Bo to jest też błąd, który prowadzi do tego, że ceny są po prostu zaniżane, że copywriterzy konkurują ceną, bo wydaje im się, że każda godzina ich pracy to jest, wiesz, każda zarobiona 5 złotówka, już by nie złotówka, to jest ich czysty zysk. To nie jest czysty zysk. Mało tego, jak kalkulujesz sobie tą stawkę tak na styk, że te 30 zł to mi wystarczy na chleb, no to jak ty chcesz rozwijać swoją firmę? No nie będziesz jej rozwijać, bo wszystko, co zarobisz, idzie na chleb. I do tego też w dużym stopniu storytelling się sprowadza, że ty chcesz, żeby twój czytelnik coś poczuł, a nie żeby tylko uzyskał informację. Bo uzyskać informację to można sobie wrzucić tabelkę w Excelu. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema. Dzisiaj dotkniemy tego hajsu trochę bardziej. Jednym z najczęściej powtarzanych mitów dzieciństwa jest: jak będę dorosły, to będę miał pieniądze. Okazuje się, że można zarabiać i można nie zarabiać jednocześnie. Z nami dzisiaj jest specjalista od finansów, copywriterka eko, ale nie ekologiczna, dzięki której dowiedziałem się, że tak naprawdę nie zarabiam pieniędzy, czyli Ela Markowska. Siema Ela. Cześć Daniel, cześć wszystkim. Dzięki wielkie za zaproszenie do tego podcastu. I powiem ci więcej, że można zarabiać pieniądze i nie mieć pieniędzy. Jeszcze jest trzecia opcja, nie? Jeszcze jest zarabiać taka. Pieniądze i tracić pieniądze wręcz. I tracić pieniądze. Do tego dojdziemy, ale pierwsze pytanie musi być: co ostatnio napisałaś za kasę? Ostatnio napisałam serię artykułów o zmianach podatkowych, które nas czekają teraz już od tego roku. A właściwie dwóch zmianach i jednej dyrektywie unijnej, która być może wprowadzi zmiany, czyli chodzi o fikcyjne samozatrudnienie, ale do czego nas to doprowadzi, to dopiero zobaczymy. A zmiany oczywiście KSeF, bo najcieplejszy temat teraz w księgowości i minimalny podatek od osób prawnych, ale nas to nie dotyczy. Ciebie i mnie na razie przynajmniej, chyba że masz spółkę, a gdzieś mi to umknęło. Nie mam, zastanawiam się, jeszcze się nad tym zastanawiam. Pytanie brzmi, bo tak sobie słucham Maćka Wieczorka i on ma, wiesz, te sekrety spółek.pl. No i on nam przekonuje, że bezsensem jest spółki nie mieć. Czy w moim, bo ja jeszcze jestem na tym małym ZUS-ie plusie, nie? Że tam nie płacę pełnego ZUS-u, tylko coś tam trochę mniej. I nie jestem pewien, czy by mi się spięło teraz mieć spółkę z o.o. jako freelancer. Znaczy wiesz, w spółce z o.o. jak zatrudniasz się na umowę o pracę, no bo to jest często jeden ze sposobów, w jaki się zarabia w swoich firmach, no to nie unikasz ZUS-u, płacisz go od wynagrodzenia. Im wyższe wynagrodzenie, tym wyższy ZUS. Chyba że pomysł jest taki, że jesteś właścicielem i po prostu no, w cudzysłowie wyciągasz pieniądze z zysków. To wtedy jest to tam inaczej opodatkowane. Powiem ci szczerze, że ja jakbym miała zakładać spółkę, już pomijając to, że musiałabym znaleźć kogoś wartego, to znaczy wartego, wiesz, komu zaufałabym na tyle, że chciałabym z nim tą spółkę mieć, to na pewno poszłabym z tym do doradcy podatkowego i pokazała mu konkretnie, jaki my mamy pomysł, jakie my mamy dochody, i żeby mi powiedział, co ja mogę zyskać, a co ja mogę stracić, bo tam jest tyle niuansów związanych ze spółką. Koszt prowadzenia spółki, pamiętaj, że tu masz pełną księgowość, czyli wyższe koszty, sprawozdanie finansowe, być może badanie tego sprawozdania przez biegłego rewidenta, to już nie jest tak kolorowo. Same koszty założenia spółki, nie możesz jej sobie tak po prostu zlikwidować, na przykład to wszystko już musi być załatwiane przez sąd, więc no, mój taki hura optymizm, jeśli chodzi o spółki, to jest chyba mniejszy. Trochę przypomina mi to sytuację, jak jedna dziewczyna na LinkedInie do mnie napisała, że z pytaniem, czy chce płacić 6% podatku dochodowego, nie? Jak sobie myślę w pierwszej chwili, kurde, no kto by nie chciał, 6%, no come on. No ale później sobie wchodzę na jej profil i się okazało, że ona popycha to, nie pamiętam teraz nazwy, taka alternatywa do Yuzmi i Kugaru, i że 6% owszem, jeżeli masz umowę o dzieło i tam to, wiesz, minimalne opodatkowanie.
gdyby sprawdziła, że ja mam działalność gospodarczą i nie mogę z tego korzystać, no to wiedziałaby, że no, nie ma sensu mnie atakować takimi rzeczami. Trochę ją zrugałem, trochę ją pokierowałem, żeby lepszy research na przyszłość zrobiła, ale no to jest właśnie ten hura optymizm, tak? No ale to tak już wiesz, teraz sobie opowiadamy to może trochę w formie anegdoty, ja też dostaję różne ciekawe propozycje i też mnie strzela, że ludzie wysyłają po prostu gdzie popadnie, czasem mam takie wrażenie, no ale kurczę, ile osób się na to nabiera, wiesz, i później no, ponosi konsekwencje pewnie, niektórym się uda i nie ponoszą, ale wielu podejrzewam, że ponosi, nie? Że dla mnie takie wysyłanie takich radosnych, w ogóle to jest spam i nie powinno być wysyłane, w ogóle tak zacznijmy. No. Ja współpracuję z prawniczką, która się zajmuje prawem internetu, RODO, i miałem przyjemność dla niej pisać parę artykułów na ten temat i się dokształcić, i jeszcze kiedyś mi się chciało z tym bawić, ale teraz robię wyjątek, tylko jak naprawdę ktoś mi za skórę zalezie, i miałem też przyjemność niedawno składać skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostałem pismo, że urząd się przyjrzy sprawie, więc... Grubo. Ale ciekawostka. Napisała do mnie kiedyś pani z firmy FlexClip. FlexClip to jest taki CapCut, takie do montażu prostego wideo, nie? Wyobraź sobie, że ja korzystam do tej pory z tego programu. Dostałem na całe życie licencję biznes, to taką bogacką, w zamian za to, że dodałem linka na swojej stronie do tego programu, nie? I to, co odróżniło, aż pochwaliłem publicznie tę panią, to, co odróżniło jej komunikat od takiego typowego spamerskiego komunikatu typu siema, hej, cześć, czy chcesz u nas zostawić pieniądze, to ona napisała tak: cześć, jestem, nazywam się tak i tak, z firmy takiej i takiej, robimy to i to, widziałem, że masz stronę internetową, widziałem, że polecasz narzędzia, co powiesz na to, że damy ci licencję biznes, najpierw korzyść, a nie co chcą, damy ci licencję biznes, jeżeli tu i tu dodasz linka. No ja sobie przekalkulowałem, 240 baksów rocznie za to, że wstawię kawałek tekstu, come on, prosty deal. Tym bardziej jak korzystasz, wiesz, o co chodzi. Pewnie tak, i tak mieli cię w swojej bazie, więc nie byłeś takim w cudzysłowie chłopcem z łapanki, nie? Że gdzieś tam się wyświetliłeś i po prostu hurtem po prostu dostałeś wiadomość. No nie, no tak to spoko, no też trzeba gdzieś tych klientów pozyskiwać, więc nie oszukujmy się. No tak, tylko to wiesz, to minimum wysiłku, że po prostu wchodzisz na czyjąś stronę internetową, czytasz, łapiesz jakąś informację i wtedy piszesz, a nie... No, dzień dobry, mamy konstrukty stalowe, czy by pan chciał? No, tak, pracuję sobie, wiesz, w wynajmowanym mieszkaniu, kupię sobie rusztowanie, postawię sobie pod blokiem i sobie będę na nie patrzył. No, ludzie. Ale muszę cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, która tutaj padła, czyli o to fikcyjne samozatrudnienie. Co to takiego jest? Fikcyjne samozatrudnienie to jest taka sytuacja, kiedy ty otwierasz działalność gospodarczą i pracujesz dla jednego podmiotu, po to, żeby ten podmiot, czyli twój pracodawca, oszczędził przede wszystkim na składkach ZUS. I jakby wszystko, co robisz, spełnia tą definicję stosunku pracy, czyli pracujesz w określonych godzinach, w określonym miejscu, pod kierunkiem. Tak naprawdę nie ponosisz ryzyka gospodarczego, bo pamiętaj, że przy działalności gospodarczej tym jednym z kryteriów działalności gospodarczych jest to, że pracujesz na własny rachunek i ponosisz własne ryzyko gospodarcze. Tutaj przy fikcyjnym samozatrudnieniu tego ryzyka gospodarczego nie ma. Czyli de facto wykonujesz umowę o pracę, robisz wszystko to, co robiłbyś na umowie o pracę, ale jesteś pozbawiony wszelkich praw pracowniczych, czyli nie masz prawa do urlopu, bo jesteś tak naprawdę przedsiębiorcą, prawda? Nie masz prawa do płatnego chorobowego, mówię teraz o wynagrodzeniu chorobowym, oczywiście nie o tym L4, które wypłaca ZUS, w dużym skrócie. Nie masz prawa na przykład do badań lekarskich, do tego typu rzeczy. No de facto pracujesz tak, jakbyś pracował na umowę o pracę, więc tym jest fikcyjne samozatrudnienie, co niestety jest dosyć częstą formą zatrudnienia w Polsce. Czyli przykładowo jak mój szwagier jest na B2B, to jest to? I pracuje dla jednej firmy i świadczy tylko dla niej usługi? Wiesz co, jakby przepisy nie zabraniają, szczególnie w usługach, pracy tylko dla jednej firmy, tylko warto zadbać o to, żeby było dokładnie dookreślone, że ty ponosisz jakieś ryzyko gospodarcze, czyli wykonujesz tą pracę we własnym imieniu i po prostu
To nie jest tak, że jak ty coś na przykład spierniczysz, to tylko pracodawca ma z tego jakąś odpowiedzialność. Natomiast jeżeli ta praca wygląda tak, że ty masz być w pracy od, nie wiem, 7 do 15, stoi ci nad głową szef i mówi, co masz robić, no to to już absolutnie nie może być traktowane jako umowa B2B. To jest stosunek pracy. Ty pracujesz pod kierunkiem i w określonych godzinach, bo umowa B2B, czyli biznes to biznes, tak? For business. A, poczekaj, zabrakło mi słów. Wiem, o co chodzi. No to to jest tak naprawdę współpraca biznesowa dwóch podmiotów gospodarczych. Jeden przedsiębiorca współpracuje z drugim przedsiębiorcą, a nie jeden. Oczywiście ty wykonujesz pracę na rzecz tego podmiotu, ale ten podmiot, dla którego pracujesz, on nie jest twoim przełożonym. Prawda? On nie jest twoim szefem. Ty wykonujesz dla niego umowę. Jeżeli chcesz tą umowę wykonywać zdalnie, to masz do tego prawo, no bo on nie jest twoim pracodawcą, on ci nie może narzucić miejsca pracy. Oczywiście są prace, które musisz wykonywać w określonym miejscu, no bo nie wyobrażam sobie, że firma budowlana mówi, zrobimy wam to zdalnie, nie? No nie da się tego zrobić, no ale z kolei też tutaj ktoś, kto zleca budowę domu, nie może tej firmie mówić jako przedsiębiorca, nie? Że ale wy musicie pracować w tych i tych godzinach. To zatrudni tego pracownika, nie? I on ci będzie pracował w tych i tych godzinach. Ponoć to ryzyko gospodarcze, czyli jeżeli ja mam takiego znajomego, który też właśnie tak pracuje, nie jest za dużo szczegółów, może mówić pod... No ale to jest taka branża, że wiesz, pracuje w biurze tam w określonych godzinach, na materiałach biurowych swojego przełożonego, wykonuje dokładnie wszystkie polecenia swojego przełożonego. Jak chce wziąć urlop, to musi to ustalić wcześniej. Oczywiście to jest czas bezpłatny, no bo nie ma urlopu, bo on jest samozatrudniony, nie? No ale to jest umowa, de facto umowa o pracę i przede wszystkim ZUS tutaj jak najbardziej może stwierdzić, że to była umowa o pracę i normalnie nałożyć składki, które trzeba po prostu zapłacić. I nie ma, że boli. I tu obie strony mają problem, bo tak, składki co do zasady odprowadza pracodawca. Mówię oczywiście o składkach, znaczy o wszystkich składkach, także o składce zdrowotnej, to nie jest składka ZUS, no ale ona jest wpłacana do ZUS-u. I składki są po stronie pracodawcy i po stronie pracownika, czyli jak masz etat, to z wynagrodzenia część składek jest ci odprowadzana, a drugiej części ty nawet nie widzisz, bo to już pracodawca tam sobie odprowadza u siebie. I w momencie, kiedy na przykład ZUS stwierdza, i to dotyczy różnych umów, bo to też tak może być przy umowie zlecenie, przy umowie o dzieło, że na przykład ZUS czy Urząd Pracy na przykład stwierdza, że to był jednak stosunek pracy, to ten pracodawca musi wpłacić wszystkie składki i on się może później z tą osobą uznaną za pracownika kopać tylko już o zwrot tych składek, które były po jego stronie. No, to trzeba uważać. Dokładnie. Że nie wspomnę, że jeszcze w momencie, kiedy jakakolwiek umowa zostaje przekwalifikowana na umowę o pracę, to pamiętaj, że pracownik ma pewne prawa, na przykład prawo do urlopu. Tak? I nagle się okazuje, że ty 5 lat u kogoś pracowałeś, ta umowa zostaje uznana za umowę o pracę i on ci już w tym momencie powinien wypłacić ekwiwalent za ten urlop, za te 5 lat. Bo ty nie wziąłeś ani jednego dnia, prawda? A jeśli nadal pracujesz, no to do widzenia, idziesz sobie na urlop. Nie? Że no... Chcą się za to wziąć, chcą to uszczelnić. Ta dyrektywa unijna dotyczy przede wszystkim platform internetowych, które zatrudniają właśnie tak fikcyjnie, typu właśnie Uber, typu jakieś dowożenie żywności, że to są często osoby samozatrudnione, ale pracują, te wszystkie elementy spełniają właśnie definicję jakby stosunku pracy i dyrektywa unijna po raz pierwszy w dziejach zatrudnić ma, czy zaprzęc do roboty, to chyba będzie lepsze określenie, sztuczną inteligencję i właśnie takie algorytmiczne sprawdzanie, czy ta umowa aby na pewno jest samozatrudnieniem, czy przypadkiem nie jest to po prostu fikcyjne samozatrudnienie. Więc jest to ciekawe, zobaczymy jak to będzie wyglądać w Polsce i kiedy. Zobaczymy. Ja tak byłem zatrudniony. Miałem działalność gospodarczą, ale de facto pracowałem jak na umowie o pracę, tylko że to było x lat temu i mam nadzieję, że nie dostanę za to podupienie kazu. Nie, ZUS to ZUS do 5 lat wstecz to po pierwsze, poza tym zależy jak daleko sięgasz pamięcią, ja wiem, że te przepisy się też zmieniały po drodze. Był nawet taki moment, że i chyba dlatego później się za to wzięli, że
w ogóle nagle zrobiło się w Polsce tak, że, żeby ludzie się zwalniali i się samozatrudniali, nie? Był taki moment. I później te przepisy były przemiany. Też ją wykopali ją z etatu i kazali jej założyć działalność gospodarczą. No. Bardzo dużo pamiętam, tylko to było dawno. Ja chyba byłam jeszcze na studiach, na pierwszych studiach, czyli to było początek wieku, nie? No jak jesteśmy przy studiach i skoro sobie tak rozmawiamy radośnie o finansach, to pytanie brzmi właśnie o to, skąd tak dobrze na finansach się znasz. Wiesz co, trochę z doświadczenia, trochę z nauki, bo moje, w ogóle właśnie jak zaczęłam o studiach, to moje pierwsze studia to jest historia, więc daleko od finansów, bo magisterkę robiłam z historii i szłam bardziej w kierunkach takich humanistycznych, można powiedzieć. Natomiast przyszedł taki moment w moim życiu, że z racji absurdalnych przepisów, jeśli chodzi o kolejkę w żłobku, ja z jednej pracy zrezygnowałam, mając małe dziecko, no nie za bardzo miałam jakiejś kolejnej, natomiast wypadnięcie ze żłobka już by mnie uwiązało w domu na długi czas i wtedy założyłam moją pierwszą firmę. I w jakimś takim, nie wiem co to było, w szaleństwie takim totalnym, wymyśliłam, że ja sobie poprowadzę sama księgowość jako czynny podatnik VAT. Na szczęście miałam dość rozumu, żeby jednak współpracować z księgową, ale na zasadzie, że spotykałyśmy się raz w miesiącu, ona sprawdzała te wszystkie moje rozliczenia i coś tam mnie uczyła. I tak się zaczęło, tak? Że zaczęło się od własnej firmy, od własnych rozliczeń. Później była chwila przerwy, bo ja wróciłam na etat, pracowałam w pomocy socjalnej. I tam też to jest takie specyficzne miejsce, że tam się w pomocy socjalnej zaczynasz się uczyć o pieniądzach, ale od strony takiej bardziej psychologicznej. Zaczynasz się zastanawiać, kurczę, jak to się dzieje, że ludzie wydają pieniądze w taki, a nie inny sposób, że to się to wszystko tak kręci, nie? No i tak zaczęła mnie ta ekonomia trochę interesować, właśnie trochę finanse. Mąż zaczął mnie namawiać, mówi, słuchaj, no ale dobrze ci to idzie, może się na studia, może na kurs, no to ja tak najpierw na jeden kurs w Stowarzyszeniu Księgowych Polskich, najpierw księgowość, zdałam egzamin państwowy, później myślę, no dobra, zobaczymy dalej. To zrobiłam specjalistę, zdałam egzamin państwowy, później kadrę płacę i tak sobie, wiesz, kursy, stwierdziłam, że no to dobra, to może spróbuję swoich sił w księgowości i zaczęłam studia finanse i rachunkowość, więc jeszcze mam licencję z finansów i rachunkowości, no i przez chwilę pracowałam jako księgowa. No i zainteresowanie zostało, jakby wypadłam z zawodu księgowej, ale zainteresowanie finansami już mi zostało, więc... Nawet czasem mnie korci, żeby wrócić do tej księgowości, nie ukrywam. Powiem ci odważnie, od razu na wacie i działalność gospodarcza i sama księgowość. Ja ci powiem, że odważnie, no bo to wiesz, co ja mogę powiedzieć, teraz już bym tak nie poszła, jak otwierałam drugą firmę, to zaczęłam od szukania biura rachunkowego, może nie jestem na wacie. To była w ogóle śmieszna sytuacja z tym VAT-em, bo ja pamiętam, że ja poszłam... Osobiście poszłam zapytać do Urzędu Skarbowego, czy muszę mieć kasę fiskalną i VAT, być VAT-owcem. Ja byłam rękodzielniczką, ale robiłam biżuterię ze srebra, nie? No i pan naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że on nie wie. Tak sobie myślałam, dobra, jak on nie wie, no to co ja mogę w tej sytuacji? To ja mogę chyba jednak tą kasę kupić, nie? No ale mówię, no całe szczęście, że wtedy trafiłam na bardzo fajną księgową, która mi bardzo pomogła, bardzo dużo mi pokazała na tej księdze przychodów i rozchodów, właśnie z tym całym VAT-em, z tym wszystkim i wiesz, no to tak, to jest takie interesujące dla mnie, nie? Jak te pieniądze chodzą, kurczę, dobra, ale to jest mała firma, jak chodzą w dużych firmach, jak są konta księgowe i tak krok po kroku, nie, kurs po kursie, bo na kursach księgowości w stowarzyszeniu już się uczysz na pełnej księgowości i to tak łapałam tego bakcyla. W takim razie ciekaw jestem, co to oznacza wypadłam z księgowości, bo mam siedzieć teraz w copywritingu i... To samo pytanie zadałem Kubie Chmielewskiemu, że słuchaj stary, jesteś głównym księgowym, po co ci ten copywriting? I jak to u ciebie wygląda? Wiesz co, siedzę w copywritingu i piszę dużo o pieniądzach, o księgowości też trochę, chociaż więcej o pieniądzach, o różnego rodzaju rynkach i tym, jak te pieniądze w różnych branżach chodzą.
Natomiast jeśli chodzi o copywriting, to u mnie ta sytuacja wyglądała tak, że ja postanowiłam zmienić pracę. Pracowałam w firmie państwowej i dostałam propozycję, że mogę za rok mniej więcej, to za niecały rok, objąć stanowisko głównej księgowej. No i pierwsze to było takie, tak, wow, chcę. A później sobie pomyślałam, że po pierwsze, nie bardzo mam mnie kto uczyć, bo to też była taka specyficzna sytuacja w firmie. Po drugie, ja nie wiem, czy ja chcę już utknąć w kolejnej państwowej firmie, bo ja wcześniej pracowałam tylko w państwowych firmach, nie licząc tej własnej działalności, której zadaniem głównym było, wiesz, nie wypaść z kolejki w żłobku, nie? I tak sobie pomyślałam, że dobra, no jak teraz nie spróbuję swoich sił w prywatnej firmie, to nie spróbuję już nigdy. I zrezygnowałam z pracy. Chciałam sobie zrobić przerwę, wrócić na etat w prywatnej firmie. No i w międzyczasie zaskoczyła mnie pandemia, więc no, trzeba było po prostu szukać jakiegoś pomysłu na siebie. A że już myślałam parę lat wcześniej o pracy wirtualnej asystentki, więc zaczęłam szukać w kierunku wirtualnej asysty. I tak odkryłam w ogóle zawód copywritera. Ja go odkryłam bardzo późno, bo parę lat temu, więc pomyślałam sobie, że to jest super zawód na początek. W tym sensie, że wiesz, łączy wszystko, co mnie interesuje, czyli uczę się w nim o komunikacji, uczę się w nim o sprzedaży, uczę się w nim o tym, jak chodzą pieniądze, bo wbrew pozorom ta sprzedaż i pieniądze, no warto jest wiedzieć, gdzie są pieniądze, żeby wiedzieć, z kim pracować. No i piszę, prawda? Bo jak słyszałam, to już wiele takich historii, ja też jestem jedną z tych osób, które piszą już od podstawówki, więc wydało mi się to idealne, a do tego w zawodzie copywritera ja zawsze chciałam, znaczy jakby od początku traktuję zawód copywritera jako jeden z etapów, tak? Chciałabym, żeby ten etap doprowadził mnie do sprzedawania czegoś swojego, a nie tylko sprzedawania dla innych ludzi. I wiesz, w zawodzie copywritera naprawdę poznajesz różne branże, poznajesz różne rynki, poznajesz masę możliwości, więc myślę, że to jest super zawód. No, wiesz, o co chodzi. Super zawód, nie wiem, o co chodzi. Znaczy, może inaczej. Super zawód, jeżeli chcesz coś mieć swojego, nie do końca wiesz, co by to mogło być, tak jak jest w moim przypadku. Tak, ja mam różne zainteresowania, mam wykształcenie, które daje mi różne możliwości i tak nie do końca wiedziałam, która z tych możliwości jest fajna. Ja już miałam parę takich spektakularnych przebranżowień w życiu, ale spektakularnych takich, wiesz, naprawdę spektakularnych, że tam na przykład właśnie z pracy w pomocy społecznej na księgowość, czy studia pierwsze magisterskie na księgowość, na finanse i rachunkowość, to są takie, wiesz, no, wydawałoby się odrębne dziedziny, nie? Jednak copywriting pozwala ci bardzo dużo nauczyć się o sprzedaży, o marketingu, o planowaniu, o biznesie, o budowaniu społeczności. Przecież to jest wszystko to, co my w swojej pracy robimy. No przynajmniej... Jaki no. biznes, jakie finanse, jakie to? Przecież copywriting to jest pisanie tylko, co ty? No, mamy dużo takie osoby, które właśnie zajmują się pisaniem, ale nie uważam, żeby to był copywriting. Myślę, że tutaj trochę mnie podpuszczasz. Oczywiście, no bo pisanie, wiesz, pisanie, no to można pisać też rozprawki, można pisać różne rzeczy, które nie są copywritingiem. Słuchaj, nawet to, że ktoś siedzi i klepie teksty blogowe na przykład, tak? Bo najwięcej chyba jest zleceń na teksty blogowe. No i siedzi i po prostu klepie, stawia znaki. O, no to nie jest copywriting. Po prostu, no siedzi i stawia znaki. I to mnie to przeraża. Ja ci powiem, ja w ogóle wychodziłam z grup, w ogóle prawie z wszystkich grup wychodziłam, ale z copywriterskich prawie wszystkich, poza jedną. Bo ja właśnie już chyba nie mogę czytać takich kolejnych pytań. Pytań, które zaczynają się od słów. Wiem, że dobrze piszę, a później leci cała lista. Ja już po tym wiem, że dobrze piszę. Fajnie, no moje dziecko ma problem z rozprawką, może by jej tutaj pomóc.
Zresztą wczoraj widziałem gdzieś na jakiejś anglojęzycznej grupie Copywriting Jobs takie ogłoszenie od gościa, ogłoszenie jednym zdaniem zasadniczo, że szukam zleceń i mam doświadczenie. I to jest to tyle, to było tyle, to autentycznie było tyle ogłoszenie, nie? I tam ktoś napisał w komentarzu, że słuchaj, wiesz co, po treści tego ogłoszenia ja wnoszę, że ty tego doświadczenia nie masz, bo gdybyś je miał, to byś napisał tak, tak, tak i tak. No i no w copywritingu gdzie na tu jest pewno nie. Jakaś analiza potrzeb, jakieś korzyści, jakieś obiekcje, jakieś cokolwiek, nie? To mam doświadczenie, wezmę zlecenie, no to spoko, to weź. Bijcie się o mnie, bo ja mam doświadczenie, jestem po prostu świetny w tym, co robię i pani z polskiego to potwierdza. Świetne. Muszę zapytać, to będzie króciutka dygresja, no bo mówiłaś, że w podstawówce pisałaś, to nie pisałaś za pieniądze. Co to było? Nie, nie, za pieniądze pisałam opowiadania, jak większość. Nawet miałam później taki epizod, że pisałam poezję, ale ja nie jestem miłośniczką poezji. Dla mnie to jest trochę szyfrowanie wiadomości, więc doszłam do wniosku, że w sumie sama szyfruję. Za 10 lat nie będę wiedziała, co dokładnie chciałam powiedzieć i to się zgadza. Natomiast opowiadania, tak, dosyć sporo opowiadań. O, nawet, poczekaj, ale to już było... Po studiach chyba nawet wygrałam konkurs satyry, więc nawet takie formy się zdarzało, takie zdarzało pisać. Taki ogólnopolski konkurs satyry, oczywiście nie pamiętam, gdzie to było, gdzieś mam złotą szpilę. W każdym razie to był konkurs, gdzie wygrać można było złotą szpilę, a mnie wtedy wszyscy nazywali szpileczka, że niby tak sarkastycznie potrafię, wiesz. I tak sobie pomyślałam, no to będzie takie idealne, wiesz, uhonorowanie tej ksywy i się zaparłam i nawet udało mi się wygrać, więc z tego co słyszę, to bardzo dużo osób, które zajmują się copywritingiem, miały taki epizod albo mają takie marzenia. Zresztą ty też wielokrotnie mówiłeś, nie, że chciałbyś napisać książkę. Ja też myślę, że chciałabym może kiedyś spróbować swoich sił, ale może kiedyś. Na pewno nie prędko. Masz gdzieś to opowiadanie? Ja bym je bardzo chciał przeczytać. Ja ci wtedy podrzucę moje konkursowe, co zajęło czwarte miejsce. Pytasz teraz o satyry, które wygrały konkurs? Tak. Myślę, że mam, tylko nie wiem, czy mam je w formie elektronicznej, bo ja chciałam zauważyć, że jestem 10 lat od ciebie starsza, więc to były jeszcze czasy, kiedy dużo rzeczy trzymało się na dyskietkach na przykład. Rozmawiamy o zamierzchłej przyszłości gdzieś. Może to był 2004-2005 rok, gdzieś w tych okolicach. Musiałabym poszukać, więc... No, byłoby miło, to podrzucimy tutaj, zobaczymy. No, bo jeśli konkursowe, no to jednak nie w kipierdzia. To nie jest tak, że sobie siadłam i napisałam coś na Wattpadzie i ktoś to przeczyta, tylko już jakaś komisja tam była i ludzie, którzy się teoretycznie na literaturze znają. To były małe formy, mała forma, bo to było... to była satyra, nie? Więc wiesz, dialog leciał. Chyba to były dwa takie dialogi satyryczne i jedyne, jakie w życiu popełniłam. Nie do końca moja forma. Zawsze bardziej lubiłam opowiadania. Wszystko. No, opowiadanie też podrzuć, bo podlinkujemy to zawsze chętnie. Ja polecam w ogóle pisanie opowiadań i to może się wydać dziwne, że tak trochę naokoło, ale polecam pisanie opowiadań po to chociażby, żeby się struktury nauczyć, żeby... Ten tekst też musi być wciągający, angażujący, nie tak, że sobie coś naklepiesz i to sobie są literki, to jest tyle z nich. Prawda. I storytelling. Storytelling w copywritingu zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, a myślę, że nic, zaryzykuję odważne stwierdzenie, ktoś może się obrazić, że nic tak nie uczy storytellingu copywritera, jak pisanie prozy, pisanie opowiadań, pisanie powieści, pisanie literackie, że tak powiem. No, myślę, że jest w tym sporo racji, co mówisz, no bo jednak pisanie literatury wymaga innego spojrzenia na temat, na to, co chcesz powiedzieć, na to, jakie chcesz emocje wrzucić jakby w tekst, tak? No bo tu chodzi o emocje. Twój czytelnik czyta po to, żeby coś poczuć, a nie po to, żeby sobie śledzić literki, prawda? Dokładnie. I do tego też w dużym stopniu storytelling się sprowadza, że ty chcesz, żeby twój czytelnik coś poczuł, a nie żeby tylko uzyskał informację. Bo uzyskać informację to można sobie wrzucić tabelkę w Excelu. Też będziesz miał informację.
Tak, już jesteśmy przy tej tabelce w Excelu, to wracamy płynnie do finansów i następne pytanie jest o to. Od razu mówię, że ja też pewnie te błędy popełniam. Jakie błędy najczęściej popełniają copywriterzy, jeśli chodzi o ich własne finanse? Sobie nawet wypisałam ten, który moim zdaniem jest najważniejszy. Myślę, że nie tylko copywriterzy, ale że wiele osób. I moim zdaniem nietraktowanie swojego czasu pracy jako kosztu pracy. Po prostu, że mamy taką tendencję, że wszystko, co zarobimy, to jest nasze, bo mając działalność gospodarczą, czy tam nawet bez działalności gospodarczej, każda godzina naszej pracy traktujemy ją jako zarobek, tak? Uwzględniamy, kalkulując cenę, że jest jakieś, powiedzmy, koszty. W copywritingu te koszty, mówię teraz o kosztach, jak masz firmę, to na przykład masz ZUS, masz, powiedzmy, biuro rachunkowe, masz jakieś, nie wiem, płacisz za internet, kupujesz sprzęt, mówię o tego typu kosztach, takich fizycznych, namacalnych kosztach uzyskania przychodu. I to jest dla każdego oczywiste, że to jest koszt i że jak się kalkuluje, to trzeba to jakby dodać, tak, do tej ceny. Ale godzina naszej pracy już jest mniej oczywista. Ja uważam, że dużym błędem jest to, że my sobie nie wyznaczamy, znaczy my, że większość osób sobie nie wyznacza tego, jaki jest koszt ich pracy, tak? Jakby zatrudnili się na etacie albo zatrudnili pracownika, to też dla nich byłoby oczywiste, że każda godzina pracy jest jakimś kosztem i że ty zarobisz, nie wiem, strzelam, będę strzelać stosunkowo niskimi kwotami, bo wiem, że też dużo osób początkujących, żeby od razu, wiesz, nie pokazywać jakichś absurdalnie wysokich kwot, ale powiedzmy, że nie wiem, ty chcesz zarobić 30 zł. Nie, i w tym są, nie wiem, dodajesz do tego 10 zł kosztów i dajesz stawkę dla swojego klienta, że 40 zł za godzinę w przeliczeniu, powiedzmy, na teksty, znaki, nie wiem, jak to się rozlicza, każdy inaczej. No i ty nie zarabiasz 40 zł za godzinę, czy tych 30 zł za godzinę, bo po pierwsze bardzo często jest tak, że kompletnie nie bierzesz pod uwagę tego, że oprócz pracy dla klienta jest jeszcze czas, który poświęcasz na pozyskiwanie klienta. I on też powinien być uwzględniony. Nie bierzesz pod uwagę godzin, które poświęcasz na pracę administracyjną, a one są twoim kosztem. Twój czas jest twoim kosztem. Mało tego, jak kalkulujesz sobie tą stawkę tak na styk, że te 30 zł to mi wystarczy na chleb, no to jak ty chcesz rozwijać swoją firmę? No nie będziesz jej rozwijać, bo wszystko, co zarobisz, idzie na chleb, prawda? W momencie, w którym nie ma zleceń, bo są takie sytuacje, albo jedziesz na wakacje, bo są takie sytuacje, no to ty zostajesz po prostu bez poduszki finansowej, bez niczego. I ja uważam, że to jest taki chyba, jakbym miała wymienić jeden największy błąd, to myślę, że wymieniłabym ten, bo to jest też błąd, który prowadzi do tego, że ceny są po prostu zaniżane, że copywriterzy konkurują ceną, bo wydaje im się, że każda godzina ich pracy to jest, wiesz, każda zarobiona pięciozłotówka, już by nie mówić złotówka, to jest ich czysty zysk. To nie jest czysty zysk. Mocne, mocne. Ja w programie tym mentoringowym u Danki Piaseckiej, Szkoła Prezesa, miałem taki tydzień, wiesz, takie w ogóle znikąd, znienacka to do mnie przyszło. Kazała nam wypisać zadania, które zrobiliśmy w ostatnim tygodniu, nie? No to ja sobie radośnie wypisałem, patrzę, o kurde, ile dużo zrobiłem, nie? No fajnie to teraz, nie? I mówi, no to teraz przy tych zadaniach, przy każdym tym zadaniu postawcie, ile kasy za to zadanie wzięliście. Ja tak, o kurwa. No dobra, ja nie zarobiłem pieniędzy przez cały tydzień. Wyszły mi jakieś śmieszne pieniądze wtedy, nie? Tak myślę, ej, stary, tu się trzeba ogarniać. I druga rzecz, która mnie zmiotła, jak miałaś ten webinar u Ewy Szczepaniak, że my sobie nie wypłacamy wynagrodzenia. Że wiesz, siadłem sobie z YouTube'em, z filmikiem i tam gościu mówi, no to policzcie swoje koszty, policzcie swoje, gdzie godzina też jest jako koszt, no to tyle, tyle i tyle. ZUSy, VAT-y, PIT-y, tyle i tyle, dobra, wychodzi mi na godzinę tyle, okej, okay. No to spoko, to tyle muszę zarobić, wiesz, razy 160 godzin przykładowo etatowych, no to wychodzi mi, że muszę zarobić przykładowo 8 tysięcy złotych w miesiącu, żeby te koszty pokryć, no to zajebiście zarabiam 8 tysięcy i jest spoko, ale gdzie reszta? No bo dokładnie. Ja właśnie obliczyłem, ile potrzebuję na koszty, ale nie obliczyłem, ile potrzebuję, żeby mieć zysk. I dokładnie to było tak, dla mnie bo straszne. Twoja praca jest
Kosztem. Po prostu, popatrz, to by było takie oczywiste, gdybyś zatrudniał pracownika. Nie miałbyś absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, że koszt wynagrodzenia jest kosztem, nie? Ale jak masz mówię teraz o pracowniku, że to jest oczywiste, że zatrudniasz kogoś, albo nawet bierzesz kogoś na umowę B2B, musisz opłacić fakturę i to jest twój koszt. I to każdy rozumie, ale to, że twoja godzina pracy jest twoim kosztem. Popatrz, ja pójdę dalej. Jeżeli tak się mówi, że jak płacisz za różne zlecenia czasem albo pieniędzmi, prawda? Jak nie masz pieniędzy, to płacisz czasem, bo jak jesteś Zosia Samosia i masz problem, żeby komuś oddawać różne rzeczy, to też płacisz czasem. Ale popatrz, jak masz świadomość tego, że godzina twojej pracy to jest jakiś koszt i twój koszt pracy, żeby zarobić na wynagrodzenie, to jest, nie wiem, 100 zł, powiedzmy. Masz w tym, powiedzmy, też narzut, tak, że koszt 80, 20 to jest twój zarobek i ty masz teraz zadanie, które możesz zrobić sam i które możesz zlecić. To ty widzisz po tej stawce, czy tobie się opłaca zlecić, czy tobie się opłaca zrobić samemu, bo no chyba, że jakieś oczywiście inne czynniki wchodzą, ale ja mówię teraz o czysto finansowej stronie, prawda? Bo jeżeli masz zlecić Twoja godzina to jest 100 zł i zlecasz komuś, kto ci to zrobi za 30, to po co ty masz tracić na to czas, jeżeli on ci to zrobi dobrze? Po co masz tracić czas, żeby się uczyć jakichś nowych rzeczy, które ktoś ci zrobi poniżej twojej stawki? To moim zdaniem to właśnie jest duży błąd, że my na swoją pracę patrzymy na zasadzie, że wiesz, psiądę, pocisnę, zrobię, zarobię. No nie, to tak nie do końca, nie? To prosty przykład z tym delegowaniem jest, bo jak przy nagrywaniu kursu miałem taki fragment, że ile wynosi tak naprawdę koszt robienia czegoś samemu. Jak miałem wirusa na stronie, na internetowym portfolio, to tak, pierwszy koszt to było 100 zł, które zapłaciłem 100 netto, czyli 123 zł z VAT-em. No nie, dobra, VAT-u się nie płaci. 100 zł netto zapłaciłem za to, żeby mi wyczyścili. Wyczyścili, nie wyczyścili dobrze, więc następne 3 godziny, liczmy po 100 za godzinę, nie? 300 zł przesiedziałem sobie w panelu FTP i usuwałem pliki, które wyglądają podejrzanie. I to też nie pomogło, czyli już mamy 400 zł netto. I wtedy wziąłem gościa, któremu zapłaciłem 1000 zł za to, żeby mi to zrobił porządnie. To masz 1400 zł i 400 zł tak naprawdę poszło z dymem, poszło parę gwizdek, nie? Dokładnie, jakbyś siedział dłużej, nie nabrał takiej refleksji po straceniu 400, bo to i tak jest, wiesz. 400 zł to jeszcze nie jest bardzo bolesna lekcja, nie? Bo No mogłeś tak. dojść do znacznie wyższych kwot i nie wyciągnąć wniosków, więc no dokładnie tak to wygląda. Myślę, że jeżeli ktoś się nie jest do końca przekonany, to powinien właśnie patrzeć w kategoriach oddelegowywania pracy po prostu. Wiesz, co jeszcze mnie wpienia w finansach, jak ktoś mówi, zarabiam tyle i tyle, a w rzeczywistości to jest przychód. Mnie Zgadzam. zalewa po prostu krew. Wiesz, widzę reklamę, zarobiłam 1 700 000 na produktach. No dobra, masz 1 700 000 przychodu. Odejmij koszty, odejmij reklamy, odejmij VAT-y, odejmij ZUS-y, odejmij PIT-y, odejmij to wszystko. No, nadal będzie imponująca kwota, ale będzie mniej. Albo tak jak była kampania z osoby jednej znanej branży, której nazwiska nie podam, bo nie chcę robić reklamy, że wiesz, tyle zarobiłem i jak faktura na 17 tysięcy z VAT-em. No dobra, z Widziałam tą VAT-u dyskusję. odliczasz, tak, na starcie odliczasz VAT-u, czekaj, z 17 tysięcy to było, z 17 tysięcy tam było chyba 12, no liczmy 13 netto, z tych 13 netto odlicz ZUS, odlicz PIT, odlicz koszt tego, kto to wykonał, no bo przecież nie siedziałeś sam i nie klepałeś 160 tekstów, nie przekonasz mnie do tego, no to tam liczyłem, że po jakieś 5 do 7 zł za 1000 znaków i z faktury 17 tysięcy, gdzie krzyczy, wiesz, zarobiłem 17 tysięcy, zostaje 2000 na czysto. Tak, Mówisz, bo nie. wiesz, zarobiłam to jest takie pojęcie, no, które jest pojemne, bo to nie jest pojęcie księgowe zarobiłem, wiesz. W księgowości masz przychód, masz dochód i masz koszty uzyskania przychodu, prawda? A zarobiłem, no to jest tak, jak masz wynagrodzenie. Ile zarobiłeś? Brutto czy netto, prawda? No.
Więc ile zarabiasz? Brutto czy netto? Możesz podawać dwie kwoty i nic z tego nie wynika. Ja też jestem bardzo wyczulona w ogóle na to, jak są prezentowane dane finansowe, bo często one są też prezentowane w jakimś totalnym oderwaniu od rzeczywistości, bo już nawet pomijając, nie wiem, powiedzmy, że ktoś miał te 17 tysięcy do ręki, nie? Ale za ile godzin pracy? Bo mnie na przykład interesuje, ile ty za godzinę zarobiłeś, a nie ile ty zarobiłeś za cały miesiąc, bo może ty w tym miesiącu zapierdzielałeś po prostu po 20 godzin na dobę i zarobiłeś. No bo nie wiem, teraz wydasz na terapeutę, fizjoterapeutę i innych lekarzy, nie? Wiesz, o co chodzi. Tak, i cały miesiąc pracy w dupę, bo wypalenie zawodowe, nie możesz się ruszyć z Tak. łóżka. No, więc Tak, potem to jest wygląda. tak jak cena mieszkania, nie? Możesz mieć cenę za mieszkanie, ale jak kupujesz mieszkanie i masz trochę rozumu w głowie, to patrzysz na metr kwadratowy, a nie na cenę za mieszkanie. No bo co mi mówi cena za mieszkanie? Jak ja Dokładnie mam tak. sobie to porównać, te dwa mieszkania na przykład w różnej cenie? Jedno może być większe, a drugie może być mniejsze po prostu i cena za metr jest zupełnie inna, nie? No. Mamy już błędy w takim razie w copywriterskich finansach. To teraz taka jedna najważniejsza rzecz w dbaniu o finanse jako copywriter, Twoim zdaniem. Moim zdaniem, jako copywriter, i w ogóle ja myślę, że to w usługach jest coś, co zaniedbujemy bardzo często. To jest chyba też coś, o co ty mnie właśnie na tym webinarze podpytywałeś. Monitorowanie czasu pracy i monitorowanie przychodu per capita. Ja wiem, że to są dwie rzeczy, ale one są jakby nierozerwalnie ze sobą związane, bo jeżeli nie monitorujesz czasu swojej pracy, to tak naprawdę nie jesteś w stanie sensownie ustalać stawek, bo nie wiesz, ile co ci zajmuje czasu. Usługi mają niestety to do siebie, że żeby te stawki były dobrze skalkulowane, no to wymaga to trochę czasu, prawda? Bo swoją zdolność usługową, czyli to, ile jesteś w stanie pracy wykonać w określonym czasie, ty dopiero poznajesz. Szczególnie w takich zawodach właśnie jak copywriting, gdzie tak naprawdę no, zlecenie od zlecenia się potrafi różnić bardzo i jednak zajmuje trochę czasu, zanim poznasz swoje możliwości, nauczysz się trochę warsztatu, nauczysz się tego zaplecza. A druga rzecz, czyli ten przychód per capita, czyli na głowę, tak? Czyli mierzysz, ile pracujesz dla danego klienta i ile ten klient przynosi ci pieniędzy, tak zwyczajnie pozwala no, pozbyć się, tak mówiąc brzydko w cudzysłowie, no ale no, nie w cudzysłowie, no, to pozwala po prostu zakończyć współpracę z klientami, którzy zajmują dużo czasu, a tak naprawdę nie przynoszą dochodu i co gorsza, nie rokują. Bo czasem jest tak, że klient zajmuje czas i przynosi mało pieniędzy, ale w momencie jak to zauważysz, przygotujesz po prostu nową ofertę, porozmawiasz z klientem, jakby uzasadnisz, no co tu dużo mówić, podwyżkę ceny albo ukrócenie godzin pracy, bo też trzeba sprawdzić, gdzie te godziny pracy uciekają, no to może się okazać, że nie ma problemu i klient tutaj jakby na te nowe warunki się zgodzi. Sama miałam taką sytuację. Natomiast jeśli tego nie monitorujesz, to tak naprawdę nie wiesz, dlaczego pracujesz non-stop i nie masz z tego satysfakcjonujących pieniędzy. Grubo, dużo. Też mi udanki piaseckie właśnie wyszły, jak robiłem sobie, wiesz, analizę, odpaliłem sobie fakturownię, ok, dla tego klienta. I tutaj to z mierzeniem czasu mam straszny problem, bo nie mam takiej automatycznej formy robienia tego, a klikać po prostu zapominam, nie? Może jeszcze to wypracuję i chciałbym to wypracować, ale do tego dojdziemy. W każdym razie tak mniej więcej szacowałem, ile czasu mi zeszło na dane zadanie, ile kasy za to wziąłem, to tak, etat był najmniej opłacalną formą zatrudnienia, bo miałem jeszcze 2 miesiące etatu w tamtym roku. Etat wychodził najgorzej, a na drugim miejscu pod względem najgorszej rentowności wyszły mi strony www. Ja ci powiem, że ja nie znoszę robić stron www. Unikam tego jak ognia i robię tylko dla klientów, którzy przychodzą z czymś więcej po prostu i no wiadomo, że już nie odeślę ich ze stroną w tym momencie. Natomiast u mnie chyba największym koszmarem, który zrobiłam raz za pieniądze i raz na kursie, to są opisy produktów i powiedziałam, że za przeproszeniem choćby skały strały nie ma takiej opcji. Po prostu nie ma. Ja nie wiem, co to musiałby być za produkt,
żebym ja się nim po prostu tak zachwyciła i chyba musiałby wystąpić w jednym aż egzemplarzu, żebym ja go chciała opisać. Po prostu nienawidzę i pamiętam, że robiłam opis produktów, jakieś parasolki to były. Ja pierdolę za przeproszeniem, ale ile można pisać o parasolkach, jak one się różnią tylko kolorem? I wiesz, ja też nie wiem, w pewnym momencie to już nawet te kolory są takie same. No nie, podziwiam bardzo ludzi, którzy potrafią to robić i lubią to robić. Ja się do tego nie nadaję. No i wiesz, siłą rzeczy, jak robisz coś, do czego się nie nadajesz, to nagle okazuje się, że jakiś głupi opis parasolki ci zajmuje 3 dni. 3 dni, rozumiesz? Tak, ale to czasem mówię głupi. Właśnie, że przy okazji kupiłaś, tak? No, fajna sprzedałaś była, sobie, sama sobie sprzedałaś produkt. Ja czasem tłumaczę właśnie na temat specjalizacji, że ludziom się wydaje, wiesz, że jak masz, mnie trafia taki argument, że okej, okay, jak masz 5 zł za 1000 znaków, ale napiszesz 100 tysięcy znaków, to masz 5 tysięcy, no to no, zajebiście, ale nie o to chodzi, tak? Bo liczyłem kiedyś, jak piszesz przykładowo artykuł ekspercki, zdarzyło mi się napisać artykuł, no taki już powiedzmy ambitniejszy, 11 tysięcy znaków wyciąłem w godzinę. To jest taki mój absolutny rekord. Nie wiem, co mi się wtedy stało w głowę, ale tak mi poszło. I teraz, ale ja się na tym znam. To jest tak, jakbyś pisał, chociaż nie, nawet jak piszesz o finansach, to czasem coś trzeba sprawdzić w ustawie, w przepisach czy w sporządzeniach. No. W każdym razie miałem taki temat, którego nie musiałem sprawdzać, albo przynajmniej sobie doweryfikowałem później, nie? I teraz weź kogoś, bo to było ubezpieczeniowe tematy, weź kogoś, kto się na ubezpieczeniach nie zna. Masz 11 tysięcy znaków tematu ubezpieczeniowego, tam coś ze składką, ze zniżkami było. Weź kogoś, kto się na ubezpieczeniach nie zna. Ile czasu mu to zajmie? No nieadekwatnie dużo, bo właśnie dlatego, że się nie zna. Dlatego, wiesz, mi też się zdarza pisać o poszyciach dachowych, na których się nie znam, tylko właśnie tak jak mówisz, dużo zależy od tego, o jakim artykule rozmawiamy, bo jeżeli chodzi o artykuł ekspercki, który ma pomóc komuś wybrać ubezpieczenie, to w ogóle, wiesz, mi się zdarzało odmawiać pisania artykułów, no bo klient przychodził z tematem, w którym no ja nie wiem, jak się poruszać. Kiedyś przyszedł do mnie klient, to była branża związana z nieruchomościami i owszem finanse, bo ja dla różnych branż piszę o pieniądzach, tak? To nie jest tak, że ja piszę tylko dla instytucji jakichś tam finansowych czy biur rachunkowych, bo sporo pisałam na przykład o finansach w modzie, sporo pisałam o finansach w branży związanej z książkami, więc wiesz, pieniądze są wszędzie, nie? Ale jeśli chodzi o nieruchomości, o to, jak od strony finansowej ta branża funkcjonuje, to ja po prostu nie wiem nic i nie ma sensu, żebym się tego uczyła. Niech to robi ktoś, kto się na tym zna, bo tam jest po prostu za dużo niuansów, również takich prawnych. I no, dla mnie to jest bez sensu, branie się za zlecenia na poziomie eksperckim w tematach, o których się nic nie wie. I nawet tak naprawdę nie potrafi się do końca zweryfikować źródeł, nie? Wczoraj czy przedwczoraj widziałem takiego posta na fejsie, że pisze dziewczyna, nie, że robi dobry research i że dobry copywriter o wszystkim napisze. I wiesz co, ja ci coś powiem. Ja mam czasem problem, jak coś piszę i trafiam na teksty tych dobrych copywriterów, bo jakby siłą rzeczy robię swój research i czasem się po prostu łapię za głowę. No. Nie wierzę w to, że da się napisać dobry tekst. Mówię o tekstach takich eksperckich, nie? Nie o takim jakimś bajlango, że właściwie to ten tekst jest nie wiadomo o czym, bo i takie teksty czasem w internecie są. Ale mówię na jakimś poziomie eksperckim, że piszesz dobry tekst, którego nie rozumiesz, nie rozumiesz jakichś niuansów. I o ile ja też nie uważam, że musisz być we wszystkim ekspertem, żeby pisać, nie? Bo ja też miałam okres, że współpracowałam z przychodnią medyczną i pisałam artykuły na temat zdrowia, ale miałam w umowie, że te artykuły będą sprawdzane przez lekarza. Po prostu. I jeżeli napisałam coś, mimo że no wiadomo, że się przykładałam bardzo i dostawałam częściowo materiały, mogłam w każdej chwili też dopytać. Nie były to artykuły na jakimś nie wiadomo jakim eksperckim poziomie, no bo były to po prostu artykuły kierowane wiadomo do osób, które chcą skorzystać z oferty tej przychodni,
ale po mnie jeszcze czytał, sprawdzał to lekarz. Jak było coś nie tak, raz się zdarzyło, że coś było nie tak, no to dostawałam informację, co jest nie tak i co mam poprawić, nie? Więc owszem, można pisać artykuły może z branży, która nie jest jakaś twoja ekspercka, ale no trzeba to moim zdaniem robić odpowiedzialnie, po prostu. Nie? Ja tutaj dodam, bo też chyba odpisałem tej dziewczynie, że okej, okay, dobry copywriter napisze wszystko. Dobry copywriter jest w stanie wszystko napisać, ale dobry copywriter nie chce wszystkiego pisać. Bo ja wiem na przykład, że jeżeli będę pisał o czymś, na czym się znam i zajmie mi to 2 godziny i wezmę za to, zajmę na to 500 zł, a będę pisał o czymś, na czym się nie znam, będę pisał 8 godzin z researchem, też wezmę za to 500 zł, no to zarobiłem 4 razy mniej hajsu. Dokładnie. No dokładnie tak jest. Że dużo osób jest takich, które piszą o wszystkim, zauważyłeś na pewno. Nie, szczególnie osób, które piszą głównie właśnie teksty blogowe albo piszą na media społecznościowe, to piszą o wszystkim. Po prostu tak jakby każde, nie wiem z czego to wynika, jakby wydaje mi się, że z takiej obawy, że jak sobie zawęzisz pole, to będziesz mieć mniej klientów. No ale właśnie nie do końca tak jest, że jak zawęzisz pole, to będziesz mieć mniej klientów, bo to jest kwestia trafiania po prostu do odpowiednich klientów. Bo to jest tak jakby powiedzenie, że nie wiem, jak ja na przykład piszę o finansach, to na rynku jest 5 klientów, którzy będą zainteresowani pisaniem o finansach. A tak jak mówię, ja piszę o finansach, ale poza tym, że zdarza mi się pisać dla biur rachunkowych, to piszę dla zupełnie różnych branż, tyle że o finansach. Rozumiesz, o co chodzi, że trzeba też no, spojrzeć trochę szerzej na swoje możliwości. Jak ktoś chce pisać, nie wiem, jakiś temat teraz, o budowlance, no to może pisać dla firm budowlanych, ale to nie jest tak, że on musi pisać dla firm budowlanych, bo artykuł, który mówiłam, że pisałam o poszyciach dachowych, to był dla firmy ubezpieczeniowej właśnie. Artykuł był o poszyciach dachowych, wpleciona była informacja, że można ubezpieczyć dom w budowie, spokojnie, nie wchodziłam w szczegóły jakby tego, jak to ubezpieczenie wygląda, ale wiesz o co chodzi, to nie był jakiś artykuł na poziomie eksperckim, nie była to jakaś wiedza tajemna, której tam nie byłabym w stanie ogarnąć, ale jeżeli ktoś zna się na tym i chce pisać bardziej szczegółowe i może pisać bardziej szczegółowe, to on się nie musi tak naprawdę ograniczać tylko do branży budowlanej. Można się zastanowić, gdzie jeszcze, przecież ile jest możliwości pisania o budownictwie, nie tylko dla branży budowlanej, prawda? Sklepy mają blogi, sklepy z materiałami budowlanymi przecież też mają blogi. Ludzie po prostu szukają informacji, są różne fora, jest naprawdę, trzeba się po prostu tylko zastanowić, gdzie ja mogę po prostu znaleźć klienta w jakiejś określonej niszy, nie? A nie taka pułapka myślenia, że o, jak ja sobie zawężę, no to ja już będę mieć 5 firm w Polsce i one mnie na pewno nie zechcą. To jest takie dziwne myślenie. Znowu wracamy do kwestii tego, wydaje mi się, że ludzie często opierają biznes na złudzeniu, na przekonaniach, na założeniach. Nie pamiętam, jak ten gostek się nazywał, Fordsworth chyba miał na nazwisko, powiedział, założenia są matką wszystkich błędów. Że ludzie, wiesz, zakładają, że ja muszę być jak supermarket, 1000 m² powierzchni czy więcej i muszę mieć wszystko, bo jak nie będę mieć wszystkiego, to klienci do mnie nie przyjdą. Ale oni nie rozumieją, że są klienci, którzy idą do takiego, co ja tu mam najbliżej, do takiego Kauflanda i kupują sobie wszystko. Kupią sobie patelnię, kupią sobie mięso, kupią sobie przyprawę, kupią sobie płyn do higieny intymnej i z tym wracają do domu, bo oni chcą pójść do jednego miejsca i kupić sobie wszystko. Ale są ludzie, którzy chcą kupić na przykład specjalistyczne śruby i oni nie będą się szwendać po Kauflandzie i ogarniać, gdzie tu są śruby, żeby się dowiedzieć, że śrub nie ma, tylko pójdą do sklepu z śrubami albo z artykułami metalowymi. To jest specjalizacja. Dokładnie, ale też jakby trzeba wziąć pod uwagę, moim zdaniem, tak powiedzmy, że to nie wiem, czy to tylko moje zdanie, czy ten, że jak masz wszystko, to musisz zgodzić się z tym, że tak naprawdę nie masz wyjścia, musisz konkurować ceną, bo nic się nie odróżnia od pierdyliarda osób, które mogą wejść do tego zawodu
bo próg wejścia do zawodu w copywritingu jest bardzo niski, prawda? Czyli nie musisz mieć nie wiadomo jakiego sprzętu, nie musisz mieć jakiegoś określonego wykształcenia, nie musisz, no, masz piątkę z polskiego, co są już super rekomendacje. Jakby ten próg wejścia jest niski i masa osób po prostu wchodzi i pisze wszystko, bo nie ma specjalizacji. I bardzo ciężko jest się wyróżnić, pisząc wszystko czymś innym niż cena. Po prostu tak naprawdę zostawiasz sobie już tylko tą jedną możliwość konkurowania o klienta, więc no, jak komuś to odpowiada, ale na dłuższą metę no nie jest to dobry pomysł. Konkurowanie ceną na dłuższą metę nie jest dobrym pomysłem. W takiej branży jak nasza, może tak. Rory Sutherland powiedział, że każdy głupi może sprzedać za mniej. No dokładnie. Wiesz, oczywiście są firmy, które mają tą politykę cenową obniżania ceny gdzieś tam wpisaną w biznesplan, nie? Czyli tylko wiesz, dotyczy to firm, że masz kilka firm z jakiejś branży na rynku, jedna zaczyna obniżać cenę, trochę wykańcza konkurencję i później te ceny rosną, bo już nie ma tej konkurencji. Copywriting nie jest taką branżą. Nas zawsze będzie po prostu jak mrówek i tyle. No, siłą rzeczy, jak masz niski próg wejścia, to zawsze będziesz mieć dużą konkurencję i po prostu jak się nie odróżnisz od tej konkurencji, na przykład specjalizacją, bo wiesz, to nie musi być koniecznie taka specjalizacja, że ty piszesz dla konkretnej branży, bo ja na przykład obserwuję fajną dziewczynę na Instagramie, która się wyspecjalizowała w SEO dla różnych branż i ona mówi głównie o SEO i no, chętnie ją obserwuję, to jest bardzo fajne, bardzo ciekawe i to jest jej na przykład taka nisza, jej specjalizacja. Podejrzewam, że też nie pisze dla każdej branży, no ale powiedzmy, jeśli chodzi o branżę, ma to trochę szerzej, nie? Ogarnięte, więc... Specjalizacje mogą być różne, no po prostu. Cześć, to konkurowanie ceną, to taką miałem ostatnio rozkminę, wiesz, jakby chyba nadal są te koszyki Biedronka kontra Lidl, nie? I tak, my mamy taniej, nie, my mamy taniej. Nie, nie, to my mamy taniej, bo ten powiedział, ten zrobił badanie, że to jednak my mamy taniej. Ale tamten zrobił badanie, że to jednak my mamy taniej. I tak, ja tak sobie siedzę i tak się na to patrzę. Czy ja bym się chciał tak bić, nie? Że tłumaczyć komuś jeszcze, próbować płacić za badania, no bo nikt ci badań nie zrobi za darmoca. Ktoś musi iść do tego sklepu, kupić określone produkty, opracować metodologię, dać takie potwierdzenie, że to są realne badania i to kosztuje kupę kasy. Ja tak sobie myślę, a czemu nie wziąć takiej komunikacji? Dobra, oni mają tanio, ale my mamy dobrze. Wiesz co, gdzieś ostatnio a propos tego bicia się o koszyki Lidl Biedronka właśnie, tak trochę anegdotycznie, Biedronka ogłosiła, że ma koszyk o 50 chyba groszy tańszy niż Lidl, zawrotna kwota i widziałam zarąbistego mema na Make Life Harder, że gratulujemy, oto Biedronka udowodniła, że jak dopłacisz 50 groszy, to będziesz mógł zrobić zakupy nie mijając tych wszystkich palet w sklepie, nie? Bardzo mi się to podobało. No, wiesz, no, o ile w takich sklepach typu, nie wiem, Biedronka, Lidl, które konkurują tą ceną i są nastawione na klienta, który często liczy, nie, żeby ta cena była jak najniższa, to może ma to sens. Ale ja nie jestem przekonana, czy w branży usługowej, takiej jak nasza, konkurowanie ceną ma sens, no bo popatrz, dobę ma 24 godziny, no choćbyś za przeproszeniem się zesrał, więcej niż 24 godziny pracować nie będziesz, a i 24 godzin pracować nie będziesz, bo matka natura tak to wymyśliła, że musisz sobie, wiesz, zrobić przerwę na sen, na obligacje, na jedzenie, na cokolwiek, nie? Więc twoje możliwości pracy są ograniczone chociażby przez biologię. I nie przeskoczysz tego, prawda? Chociażby przez, nie wiem, fizykę. No słońce inaczej kręcić się nie będzie. I konkurowanie ceną powoduje to, że ty pracujesz więcej, żeby zarobić tyle samo. Ile można tak pociągnąć? No. Jakiś czas, jak czasem trzeba docisnąć, to się dociska, ale tak jak mówisz, biologii nie oszukasz. No dokładnie, no jakiś czas, wiesz, ja też rozumiem, że w zupełnie innej sytuacji są osoby, które wchodzą na rynek, dopiero startują, rozglądają się po tym rynku, tak, uczą się, dają się nabrać, że tak powiem, dają się gdzieś tam, wiesz, ja sama pierwsze 3 zlecenia zrobiłam bezpłatnie i zawsze podkreślam to, że ja je zrobiłam bezpłatnie, a nie za darmo.
Wiesz, o co chodzi, że miałam pomysł, co ja chcę od tych ludzi uzyskać. Zastanowiłam się dokładnie, dla kogo ja chcę pracować i na co się z tymi osobami umawiam. I pieniądze nie były dla mnie w tym momencie priorytetem. Priorytetem było dla mnie to, żebym została polecona dalej na przykład, tak? Żebym zrobiła, wykonała konkretną pracę. Wtedy jeszcze brałam polecenia, teraz już nie biorę, aczkolwiek z perspektywy czasu to jest błąd, nie idźcie tą drogą. Ale wiesz, o co chodzi, że jakby mi absolutnie nie chcę powiedzieć, że nie można wziąć mniej płatnego zlecenia, bo nie można nawet pracować bezpłatnie, nie za darmo, bo to nie jest to samo. Tylko niech za tym stoi jakaś strategia, niech to będzie przemyślane. Nie, że ty pracujesz za darmo, dosłownie za darmo dla jakiejś, nie wiem, nieznanej nikomu agencji marketingowej, która czerpie sobie po prostu korzyści z twojego wolontariatu, tak? Czy nie wiem, jak to nazwać nawet. A ty z tego nie masz absolutnie nic, bo ani nie dostajesz polecenia, które byłoby cokolwiek warte, ani się tak naprawdę niczego nie nauczysz, bo jest przemiał i nikt ci nie powie, co robisz dobrze, a co robisz niedobrze. To jest strata czasu i nie idą za tym żadne pieniądze, nie? Wiesz co, miałem taką sytuację kiedyś jeszcze za świętej pamięci Good Contentu, że była, nie wiem, po raz 183 chyba było to pytanie, że wchodzę do copywritingu, napiszę za darmo. No i tam, wiesz, lawina komentarzy pod spodem, nie pisz za darmo, psujesz rynek, nie można pisać za darmo, już lepiej iść na jakiś Good Content, napisz chociaż za te 5 zł, za 1000 znaków, aby za pieniądze. Jak się na to patrzy i myślę sobie, kurde, no to zajebiście, pójdziesz na Good Content, pół roku sobie popiszesz, zarobisz przez te pół roku 500 do 1000 zł, bo więcej się nie da i nie masz nic. Oprócz 1000 zł nie masz absolutnie nic. Zero portfolio, jedynie co to jakieś doświadczenie i po prostu żygasz tymi tekstami, ale nie masz portfolio, nie masz, tak jakbyś od nowa zaczynała, od nowa wchodziła tak w copywriting. Nie? Nie masz po prostu się czym pochwalić. Popatrz, ja teraz dopiero robię swoją stronę internetową w końcu. I zrobię, ponieważ zmieniam swoją ofertę, zawężam bardzo mocno to, co będę robić, ponieważ mam drugi projekt niezwiązany z copywritingiem, ale jeszcze trochę za wcześnie, żeby o nim mówić. No więc tutaj trochę będę musiała zawęzić to, co robię. I ja działalność otworzyłam w marcu 2021 roku. Wcześniej oczywiście już tam pracowałam. I ja przez ten czas nawet nie potrzebowałam strony internetowej, bo ten plan, który miałam, te moje klientki pierwsze bezpłatnie, których zadaniem było przynieść mi kolejnych klientów z polecenia, ten plan po prostu zadziałał. Ja, większość moich klientów jest ze mną od 2 lat, od 1,5 roku. To są stałe współprace. Mniej jest takich, które oczywiście łatam współpracami takimi, wiesz, które przychodzą, ale ja nie pamiętam, kiedy ostatnio sama na przykład odpisywałam komuś. Po prostu klienci, wiesz, to jest taka później samonakręcająca się maszyna. Oczywiście to ma swoje minusy, bo nie masz kontroli nad tym, kto do ciebie przychodzi, nie masz żadnej kontroli nad tym, kiedy ten ktoś do ciebie przychodzi. Uważam, że tak z perspektywy czasu to było spoko, ale trzeba to było zakończyć po roku, nie? Nie brnąć dalej. Natomiast wiesz, o co chodzi, że jakby zrobienie czegoś bezpłatnie samo w sobie nie jest straszne, tylko to ty powinieneś się zastanowić, komu chcesz i co chcesz zrobić bezpłatnie i dlaczego, prawda? Bezpłatnie, podkreślam, nie za darmo, czyli co chcesz w zamian, co chcesz z tego mieć? Chcesz, nie wiem, mieć polecenie, chcesz mieć w portfolio, że współpracowałeś z taką i taką firmą, bo jest prestiżowa, chociaż zauważyłam, że te naprawdę dobre firmy płacą nawet za zlecenia próbne, więc... W większości tak. Też to cały czas mówię, że jak masz na tapet, nawet teraz, no może teraz już nie, ale jakbym miał taką opcję jakiś czas temu, żeby pisać naprawdę dla lidera, też to pisałem dla lidera w branży, ale to na etacie, ale na zleceniu, po to tylko, żeby sobie w portfolio wpisać, nie? To nawet bym był skłonny wziąć mniej kasy za to, bo ja się później już mogę na tym wozić. Ludzie nie widzą wartości w tym. Ludzie widzą wartość na początku w pieniądzu. Ale popatrz, też ja miałam taką też sytuację, że sama wyszłam z inicjatywą, że ja zrobię coś bezpłatnie, bo robię to pierwszy raz. Jestem jak dziecko we mgle.
Wiesz, o co chodzi. Uczciwie kawę na ławę. Za pierwszym razem nie wezmę za to pieniędzy, ale jak będzie dobrze, to następnym razem was podliczę. Wiesz, o co chodzi, nie? I to też procentuje, no bo owszem, to nie jest tak, że wiesz, ja nie polecam, że za każdym razem do klienta, jak wychodzisz, to rób mu wszystko za darmo. Oczywiście, że tak nie robię, czy bezpłatnie. Ale czasem warto jest umówić się z klientem. Wiesz, że ten klient na przykład potrzebuje, a nie ma kasy, żeby ci zapłacić, ale ty też potrzebujesz. Potrzebujesz się tego nauczyć, potrzebujesz mieć to w portfolio, potrzebujesz nawiązać współpracę z fajną firmą, która wiesz, że będzie chciała z tobą współpracować dalej. No, czasem uważam, że warto takie ryzyko podjąć, nie? Ale nie na zasadzie, że wchodzę do zawodu, napiszę wam za darmo, piszcie mi tylko komu. Nie, no to nie. To... No i co z takiego? Wiesz, to jest w ogóle takie jakieś przekonanie, to też mnie zastanawia, z czego to przekonanie wynika, że na przykład wchodzę do zawodu i potrzebuję się nauczyć i będę się uczyć pisząc dla klientów za friko, nie? I co ten klient cię nauczy? Ten klient nie jest copywriterem. Wiesz, o co chodzi? To jaki to ma sens? To lepiej napisz za pieniądze i idź na kurs, jeżeli chcesz się nauczyć, tylko dobry kurs, a nie... Wiesz, o co chodzi, nie? Wiem, o co chodzi. Właśnie jak już jesteśmy przy kursie, to wspominałaś, że robiłaś kurs Zostać copywriterem, byłem w Szczepaniach. Tak. Kurs, zdaje się, że nie wiem, kiedy będę wypuszczał ten odcinek, ale gdzieś teraz będzie jego kampania i szybkie pytanie, czy polecasz? Polecam bardzo. W moim przypadku, mimo że ja robiłam ten kurs, jak już pracowałam w zawodzie, nie chcę cię skłamać, ale z półtora roku już pracowałam i robiłam ten kurs, czyli mogłoby się wydawać, że już, mogłoby się wydawać, no już miałam klientów, płacących klientów, zadowolonych klientów, a mimo wszystko uważam, że ten kurs dał mi bardzo dużo też takiej umiejętności nie tylko pisania, ale sprzedawania własnego pisania, bo to jest w ogóle takie, nie wiem, czy ty też tak masz, ale ja tak mam, że sprzedawanie produktów klientów przychodzi mi bardzo łatwo, sprzedawanie własnych usług jest już dla mnie znacznie trudniejsze, więc ten kurs mi tutaj też pomógł się trochę odblokować, więc ja polecam. Myślę, że sporo osób ma ten problem, że wiesz, tekst sprzedażowy dla klienta za pieniądze to napisze, ale już to na przykład zgłoszenie na zlecenie, które też jakby nie było, jest tekstem sprzedażowym, bo ty sprzedajesz siebie. Dokładnie. Chcesz zareklamować siebie, chcesz klienta przekonać do zakupu twoich usług, czyli to jest dokładnie to samo. I to ludzie robią na odwal się, nie? Po prostu wiesz, jednym zdaniem, ja napiszę 10 zł, 10 znaków. No i... Tak, na tym kursie też było takie zadanie, ja też chciałam w ogóle zaznaczyć, że ja jak coś robię i mam do tego przekonanie, to u mnie nie ma półśrodków, nie? Czyli jak robię kurs i chcę go skończyć, żeby chciałam się dostać też do bazy copywriterów, więc nie ma oszukiwania, że ja udaję, że ja robię, tylko ja po prostu jak jest zadanie, to ja po prostu cisnę, nie? Te anegdotę teraz opowiem a propos tego, jak cisnę. Ja kiedyś chodziłam na rehabilitację i rehabilitant jeszcze mnie nie znał wtedy za dobrze. Pamiętam, że kazał mi zrobić 100 chyba powtórzeń, czy 80 powtórzeń jakiegoś ćwiczenia i wyszedł z sali. I ja tak cisnęłam 80, nie? Jak wrócił, to ja już byłam półżywa. I chłop się zdziwił, że przecież on jak mówi 80, to wszyscy robią 10, góra 15. No ja jak mówię, ja jak usłyszę 80, to robię 80, nie? I jak robię kurs, no to robię ten kurs. I tam było takie zadanie, że trzeba było właśnie przygotować swoją ofertę i odpowiedzieć, już nie pamiętam na ile, ale na ileś tam ogłoszeń, między innymi na platformach typu właśnie Usme. I dla mnie to było takie wyjście ze strefy komfortu duże, no bo przecież jak to, ja to sobie założyłam, że klienci będą przychodzić do mnie, a mam teraz sama pisać do klientów. Ale powiem ci, że no dużo mi to dało, że po prostu myślę, że bez tego kursu to byłoby mi o wiele trudniej zacząć bardziej aktywnie pozyskiwać też klientów, nie? No dobrze, bo ludzie często pytają o kurs copywritingu. Ja nie jestem osobą, która poleci, ale też nie jestem osobą, która odradzi. Ja jestem samoukiem, dużo wiedzy miałem na etacie, dużo wiedzy się nauczyłem sam i po prostu doszedłem do momentu, w którym stwierdziłem, że tak naprawdę kurs copywritingu nie jest mi potrzebny, ale to była świadoma decyzja, bo mam wrażenie, że sporo osób popełnia taki błąd, że kupują kurs za 2 czy 3 tysiące złotych jako pierwszą rzecz, którą robią po wejściu do branży,
A potem jest problem, no bo mają powiedzmy teorię, ale nie wiedzą co dalej, tak? To jest tak jak ci młodzi ludzie, którzy robią prawo jazdy i mają plastik, ale nie potrafią jeździć samochodem. I to jest problem. Jest problem, naprawdę rozmawiałem z dziewczyną po kursie za trzy kafle, która nie potrafi znaleźć klientów. Wiesz co, w tym kursie, akurat w tym konkretnie, ja sobie bardzo też cenię, nie wiem czy dalej tak na tym kursie jest, ale tam była konsultacja z Ewą. To był najprzyjemniejszy zimny prysznic, jaki w życiu dostałam, jeśli chodzi o warsztat pisarski. Po prostu nikt tak pięknie mnie nigdy w życiu i konstruktywnie nie krytykował. Ale naprawdę dobre to było bardzo dobre, bo po prostu, tak jak mówisz, ja też bardzo dużo się uczyłam sama. Korzystałam z różnych dostępnych źródeł, też nie tylko polskich, ale chyba nawet bardziej tych anglojęzycznych, bo jednak copywriting w Polsce to jest taka dalej dziedzina trochę. Już teraz może więcej się o tym mówi, ale nadal jest to jakby taka wiedza tajemna, nie? Jak mówisz komuś, że jesteś copywriterem, to pewnie robi co? Takie wielkie oczy. A tutaj jednak dostałam bardzo konkretny, bardzo rzeczowy feedback od osoby, która po prostu zajmowała się tym, czy zajmuje się tym, no może już nie pisze dla klientów, no ale zajmuje się też, sprzedaje swoje produkty przez wiele lat i naprawdę no świetnie pisze, nie? Więc dla mnie to też była taka duża wartość dodana. Ja nie upieram się, że trzeba kończyć kursy copywritingu, natomiast ja lubię usystematyzowaną wiedzę. No, zajęło mi trochę czasu, zanim się zdecydowałam, bo chciałam mieć pewność, że będę się uczyć u kogoś, kto wie, co mówi, po prostu. Bo tych samozwańczych guru w internecie, którzy wiedzą dużo na każdy temat, jest po prostu dużo. No, jest to dużo mówić. Dużo tego dużo. Dzisiejszy odcinek sponsoruje słowo dużo. Ale Jeszcze jedno pytanie będzie o to dużo. Tak. jeszcze wiesz, chciałam dodać, że popatrz, to też chyba tak masz, bo widuję cię na grupach, chociażby u Bartka Popiela, że widzisz, uczysz się rzeczy potrzebnych w copywritingu na kursach różnego rodzaju, tylko to nie zawsze są kursy sensu stricte związane z copywritingiem, no bo kurs liczy się oferta, na przykład świetny jest w opisaniu ofert. No, bardzo pomocny. Kurs liczy się kampania, jest o prowadzeniu kampanii. No, ja uważam, że copywriter, który chce się zajmować tą częścią sprzedażową, powinien wiedzieć, jak wygląda kampania. To jest uczenie się na kursach, wiesz, Daniel, tylko w innych jakby kierunkach, nie? Wiesz co, to Mam nadzieję, że z sensem to powiedziałam. tak, wiem o co ci chodzi. Ja byłem kiedyś na webinarze u Ani Dyjak. Ania Dyjak prowadziła webinar o motywacji. Uważaj, bo ona się zajmuje kursami dla opiekunek w przedszkolach, rozumiesz, tak? Tak, Ja jestem kojarzę. copywriterem, facetem, ona się zajmuje kursem. I powiedz mi teraz, tak na pierwszy rzut oka, jaką wartość copywriter wyciągnie od kogoś, kto uczy opiekunki w przedszkolach i żłobkach, nie? No teoretycznie na pierwszy rzut oka zero. Ale ona miała świetny webinar o motywacji wewnętrznej i zewnętrznej. O tym, że jeżeli nie wiesz, dlaczego człowiek się zachowuje w dany sposób, to najprawdopodobniej odpowiedź tkwi w jaskini. Że w jaskini było tak, że tam, nie wiem, kobieta się zajmowała jaskinią, ogarnianiem tego wszystkiego, a facet szedł po mamuta. I to też tak otworzyło troszkę oczy. I mam taki wniosek, że mniejsze znaczenie, drugorzędne znaczenie ma to, czego się uczysz, skąd się uczysz, a dużo większe znaczenie ma to, czego ty się nauczysz z tego, co ty dla siebie z tego wyciągniesz. Bo paradoksalnie bardzo dużo dał mi kurs Inner World Saga Pawła Pawlaka, programowanie podświadomości. Też do treści i do tego, jak sobie samemu poradzić ze swoim biznesem, nie? No bo prowadzenie biznesu freelancerskiego, copywriterskiego, umówmy się, no to nie jest tylko pisanie, tak? Tego pisania to jest może 30%, 40%. Maksymalnie. Nie, u mnie na pewno nie jest to aż 40%, zdecydowanie nie. Mierzysz czas, więc wierzę ci na słowo. Z tym mierzeniem czasu to ja widzę też po sobie, że no przynajmniej połowa czasu to jest czynności administracyjne, pozyskiwanie klientów, odpowiadanie na oferty, briefing,
czyli rzeczy, które teoretycznie nie przynoszą mi hajsu. I dodaję jeszcze do tego budowanie marki osobistej, czyli to, co robimy poniekąd tutaj teraz, że to nie jest tak, że tylko siedzimy i piszemy, nie? No dokładnie, plus uczenie się, ja to też wliczam normalnie w czas mojej pracy, bo ja ucząc się pisania ofert, to ja nie robię tego dla przyjemności, bo to nie jest, wiesz, tak, że to jest moje hobby, ja po prostu nie zasnę, jak nie poczytam sobie trochę o tym, jak pisać teksty sprzedażowe. No to jest moja praca, prawda? Wiesz, o co chodzi. Ja to liczę normalnie jako czas mojej pracy. Uczenie się jest czasem mojej pracy. Po prostu. Tak czasem spotykam też, znaczy już wyszłam, już nie będę się tym denerwować, ale takie bardzo dla mnie mocno kontrowersyjne, delikatnie mówiąc, właśnie nie posty, tylko zazwyczaj odpowiedzi na jakieś posty w stylu, że czas twojej nauki to jest twoja sprawa, dlaczego jak kalkulujesz cenę, to na przykład go liczysz. I mi się wtedy scyzoryk w kieszeni otwiera, bo znowu wróćmy do etatu. Jak pracujesz na etacie i cię pracodawca wysyła na szkolenie, to jest dla ciebie absolutnie normalne, że on ci ma za to szkolenie zapłacić, że ma zapłacić za twoje godziny pracy w tym czasie, a jak gdzieś pojedziesz, czy jeszcze macie jakieś diety zapłacić. Ale jak ty jako przedsiębiorca się uczysz po to, żeby twój klient miał dobrze, to jest twoja prywatna sprawa. To jest hobby wrzuć, nie? Skąd takie myślenie? Nie wiem. Spoko, to ja takiego klienta wtedy odsyłam do kogoś, kto się nie uczy, nie ma sprawy, niech on ci zrobi te kopii. Ja będę robił kopii dla kogoś, kto wie, że ja inwestuję kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie w rozwój i on chce z tego korzystać. Tak? I to też jest argument na przykład do podnoszenia stawek, bo ludzie się zastanawiają, jak podnosić stawki. No kurde, jeżeli pracujesz rok czy pół roku i przez te pół roku nie nauczysz się niczego nowego i nie zyskujesz doświadczenia, to ja nie wiem, co ty robisz. A to już jest argument za tym, żeby te stawki podnieść, bo tak, klepie. Każdy klient, każdy kolejny i obecny klient będzie korzystał z mojego rosnącego doświadczenia, tak? Tak, tylko właśnie, żeby to doświadczenie nie było tylko czasem, tak jak powiedziałeś, nie? Że tu nie chodzi o to, że spędzasz z klientem czas i mu coś tam stawiasz znaki, klepiesz mu tam coś, tylko żeby rzeczywiście to było, żeby to był rozwój, żeby to było doświadczenie, że też właśnie pamiętajmy o tym, że nie wystarczy pisać, bo z tym też się czasem spotykam, że bo ja piszę dla klienta, to ja się rozwijam. No nie, no nie rozwijasz się, po prostu piszesz dla klienta. Klient nie jest od tego, zresztą powiem więcej, nie wiem, czy tobie się zdarzyło, pewnie tak, mi się zdarzyło nieraz, że klient coś sobie w tekście poprawił, bo mu się bardziej podobało. Wiesz, klient nawet może nie mieć świadomości, że on właśnie o to zrujnował SEO w tekście, albo w ogóle tekst miał rytm, a teraz to jest jedna wielka kupa i ja już nie chcę się w ogóle nawet, nie chcę już nawet tego więcej czytać, wiesz, o co chodzi, nie? Klient tak. Nie musi się znać na copywritingu. On ci płaci, żebyś to ty się znał, więc klient nie jest osobą, która ma cię uczyć copywritingu. Po prostu. Jeżeli ty się nie będziesz uczył sam, pracując dla klienta, nie będziesz się zastanawiał, dlaczego jeden tekst działa, a drugi tekst nie działa. Jeżeli nie będziesz, no nie wiem, ja lubię kursy, jak ktoś nie lubi, no to przynajmniej nie będziesz analizował na przykład cudzych kampanii, dlaczego to zadziałało, a to nie zadziałało. Nie będziesz czytał newsletterów tylko po to, żeby zobaczyć, co do cholery ta konkurencja robi takiego, że im się newsletter zwraca, to ty się nie rozwijasz, po prostu tylko klepiesz znaki. Takie moje zdanie kontrowersyjne, już mnie wszyscy poblokowali. Nie. Ja się z tobą zgadzam, no bo jest coś, to na LinkedInie to się nazywa dupo godziny, że wiesz, jesteś w pracy na etacie, załóżmy 10 lat, twoja wypłata wzrosła przez te 10 lat o jakieś 30%, czyli nawet nie nadąża za inflacją, no ale ty masz 10 lat doświadczenia, dlatego mnie trafia, jak ktoś daje ogłoszenie na fejsie, że szuka zleceń i ma 10 albo 15 lat doświadczenia. Co mnie to obchodzi, że masz 10 lat doświadczenia? Ja mam 4 lata doświadczenia i zarabiam więcej niż ludzie, którzy mają 12 lat doświadczenia, bo sprawdzałem. Są ludzie, którzy mają 12, dziewczyny, wiesz co, zgłosiła mi się na zlecenie, 12 lat doświadczenia, ale siedzisz. 12 lat doświadczenia, 5 zł za 1000 znaków, ja jej nie chciałem tego zlecać, bo jeśli ktoś mi mówi, że ma 12 lat doświadczenia, i bierze 5 zł za 1000 znaków, no to jest albo fake, albo scam, albo nie wiem co, albo ktoś naprawdę nie ma swojej wartości, nie? I ja myślę sobie, chuj, zlecę jej ten tekst, tam było 7000 znaków po 5 zł, 35 zł, żebym miał wyrzucić te pieniądze, nie? Zlecę jej to, zobaczę, co ona tu zrobi.
pisze mi po dwóch dniach, że 7 tysięcy znaków to jest dla niej za dużo. Że ona nie da rady tego zrobić. 12 lat doświadczenia. Ja mam zawsze problem w drugą stronę. Ja w ogóle uwielbiam się umawiać z klientami za tekst w określonym przedziale znaków, bo skracanie mi zawsze zajmuje strasznie dużo czasu, więc ja się nie rozliczam na znaki. No ale no, po 12 latach, nie chcę kogoś krytykować, ale no, może to nie jest zawód wymarzony, idealny zawód akurat dla tej konkretnej osoby, bo... No po co się trzymać za wszelką cenę, chyba że nie wiem, przyświeca temu jakaś wyższa idea, ale nie wiem jaka przez 12 lat, bo to nawet jak wiesz, chcesz, nie wiem, odchować dzieci, to przez 12 lat to już nawet trójkę dasz radę, nie? Wiesz, bo to też jest tak, no przychodzi taki moment, że tak mi się wydaje przynajmniej, to znaczy mówiłam, ja miałam kilka spektakularnych zmian pracy, że przychodzi taki moment i zastanawiasz się, czy chcesz to dalej robić, czy nie. I później taki moment przychodzi, tym może się okazać, że jest trudniej. I jest to zwyczajnie frustrujące, że po tak długim okresie czasu w zasadzie nie zarabiasz, ale też no, nie jesteś żyletą w tym, co robisz. No bo nie oszukujmy się, 7,5 tysięcy znaków to nie jest. Nie wiem, co to był za temat. Może ty wymyśliłaś jakiś temat taki, wiesz? Nie, to coś o zwierzętach, o rybkach akwariowych było, to come on. Przecież powiedziałem ci, że o ubezpieczeniach napisałem 11 tysięcy znaków w godzinę, jak ktoś... Nie, to po prostu tak, nie wiem. Wiesz co, słyszałem taką, kto opowiadał. Jak jechałem bla bla na święta ze znajomą z liceum, co jej 15 lat temu maturę pomogła zdać, to mi opowiadała, że rozmawiała z takim gościem, pozdrawiam Iwonę, nie wiem, czy będzie tego słuchać. Opowiadała mi historię takiego gościa, który miał problem ze znalezieniem pracy i najdłużej był w pracy jednej 2 lata. Ta praca polegała na wydobywaniu oczek z ziemniaków. I po tych 2 latach dodali mu jedno zadanie do tego procesu, że te mniejsze ziemniaki do czerwonego wiaderka, a większe do niebieskiego wiaderka. I to już było dla niego za dużo. To już było ponad jego siły, nie? No, wiesz, jest też taki typ człowieka, który po prostu robi jedną rzecz i robi to dobrze. I no, jeżeli jego praca, wiesz, no, my też nie wiemy, co za tym stoi, w sensie, że no, może ta osoba ma jakieś po prostu ograniczenia, wiesz, czy to intelektualne, czy to, nie wiem, może ma jakiś lęk społeczny, fobię społeczną, znalazł pracę idealną. Ja pamiętam kiedyś mój ojczym opowiadał przy okazji jakiegoś biznesowego, już tam nie pamiętam, wyjazdu, że był w fabryce kubków i tam były dwie kobiety, których praca polegała na tym, że brały te kubki i nimi pukały o siebie. Bo tylko one na ten dźwięk potrafiły wyłapać lepiej niż maszyny. To było tam, wiesz, x lat temu, z ćwierć wieku co najmniej, ale tylko one na dźwięk potrafiły wyłapać, jak coś z tym kubkiem było nie tak. No i ja bym w takiej pracy, za przeproszeniem, dostała pierdolca, no ale są osoby, które się spełniają w takim zawodzie, nie? No ale niestety, no, no rynek pracy też czasem nie rozpieszcza. No, komuś może się nie opłacać płacić za taką robotę po prostu, nie? Mówisz o ograniczeniach i następne pytanie mam o to, że przed rozmową wspomniałeś, że jesteś osobą neuroatypową. Jakbyś Tak. mogła powiedzieć, co to znaczy i jaki to ma wpływ na twoją pracę? Tak, i dlaczego nazywamy to ograniczeniem? Bo ja wcale nie uważam, żeby neurotypowość była akurat ograniczeniem. Neurotypowość to jest po prostu nieco inna praca mózgu niż mózgu i w ogóle układu nerwowego. W moim przypadku to jest to też nieco inna sensoryka niż standardowa. Czyli po prostu mam inne okablowanie niż osoby neurotypowe, takie standardowe, tak? W moim przypadku mówimy o zaburzeniach szkolnych, które w pracy, no tu rzeczywiście potrafią być przeszkodą, i o spektrum autyzmu, które akurat uważam, że nie wiem, dlaczego się doszukujemy zawsze deficytów, bo nie zawsze są to deficyty, które utrudniają, nie wiem, nie zawsze są to deficyty, a może tak. Kumam, kumam. To są te takie szkolne piętna, że nie wiem, że jak
nie potrafisz czegoś zapamiętać, to znaczy, że jesteś debilem, a może twój układ by działał inaczej, nie? To znaczy, wiesz co, tak, jeśli chodzi o zaburzenia szkolne, to jak rozmawialiśmy, nie, że u mnie jest cały komplet poza trudnościami z czytaniem, czyli ja czytam od 4 roku życia i czytam dobrze i czytam ze zrozumieniem i w przedszkolu przeczytałam już jednotomową encyklopedię PWN, więc tutaj absolutnie nie uważam, żebym miała jakiekolwiek deficyty, jeśli chodzi o czytanie. Natomiast niestety, jeśli chodzi o ortografię, jeśli chodzi o stawianie cyfr, jeśli chodzi o krój mojego pisma, który jest bardzo elegancki, ale przeczytać to ja tego nie lubię czytać, bo każda litera, ja mam 3 litery w asortymencie, O, L i N albo M, nie wiem. Natomiast no, najbardziej upierdliwa jest, nie ukrywam, dysleksja, bo ja po prostu robię błędy. Lubię sobie przestawiać cyfry, lubię sobie przestawiać literki i wiesz, teraz w XXI wieku to nie jest aż taki problem, bo mamy programy ortograficzne, mamy programy interpunkcyjne, mam mamę, która od biedy też jak trzeba to przeczyta i błędy wyłapie, ale generalnie no, w korespondencji ja wiem też, wiesz, to nie jest tak, że ja wiem i nic nie robię i broń Boże też, bo to jest takie piętno, jak mówiłeś, że jak ktoś jest dyslektykiem, to pewnie powinien czytać więcej, to się ortografii nauczy. Jak ktoś teraz tak pomyślał, to ja go proszę, żeby się puknął w głowę mocno, bo to tak nie działa. Więc wiesz, ileś tam godzin pracy nad tą dysleksją za mną i przede mną, bo ja też pracuję cały czas nad tym. Wiadomo, że teraz jestem starsza, robię tych błędów mniej, ale jak piszę szybko, albo jak jestem zmęczona, albo jak piszę odręcznie, nie ma problemu, nikt tego nie przeczyta. Ale jak na przykład tak wiesz, piszesz do mnie na Messengerze, ja muszę szybko odpisać, mam ten dyskomfort, bo wiem, że mogę zrobić błąd, że mogę zjeść jakąś literę i będę oceniana przez pryzmat tego, ale jak to przecież ty żyjesz z pisania, a wcześniej jak to ty żyłaś z liczenia, nie? Ale to nie przeszkadza mi w pracy, ja po prostu wiem, że muszę więcej uwagi poświęcić na sprawdzenie, że nie mogę napisać tekstu rano i wysłać go na przykład wieczorem, tylko muszę go zostawić na drugi dzień, na spokojnie przeczytać, przepuścić przez program, po prostu sprawdzić, czy wszystko jest z nim okej, nie? Więc zresztą myślę, że każdy powinien tak robić, nawet jak nie ma dysleksji. Takie tutaj moje zdanie na ten temat. Tak, potwierdzam. Wiesz, to moja narzeczona miała z tym ogromny problem, bo matmy nie kuma. No i co nauczyciel typowy w szkole zrobi? Nie wiem, ty jesteś matematycznym głąbem. A wystarczyło inaczej do tego podejść i też to ta świadomość tego, że coś tu trzeba zrobić inaczej, nie że robić tak jak wszyscy i patrzeć, czemu nie wychodzi, tylko coś trzeba zrobić inaczej, sprawia, że ona dzisiaj wie, ok, ja pewnych rzeczy nie potrafię zapamiętać, więcej będę sobie zapisywać. I każdego dnia albo wieczorem wcześniej, wieczorem dnia poprzedniego robi sobie listę, co ma zrobić, nie? Ciacha to wszystko z checklisty i ma, wiesz, godzina jest 14:15, ona jest wyrobiona, a ja sobie siedzę, jak sobie nie zaplanuję, myślę, kuźwa, co ja mam teraz robić, nie? Ja wszystko planuję, nie? Ale nie ze względu na pamięć, bo ja pamiętam wszystko, tylko ortografii nie pamiętam. Że u mnie akurat z pamięcią nie ma problemu, to znaczy po COVID-zie pamięć mi się trochę pogorszyła, natomiast ja mam pamięć taką, bo tutaj akurat, jeśli mogę powiedzieć typowo autystyczną, bo wiesz, spektrum to spektrum, każdy jest inny i te różnice są duże, natomiast ja mam pamięć jak słoń, po prostu. Teraz może rzeczywiście jest trochę słabsza, no ten COVID trochę dał mi w kość pod tym względem, natomiast w moim przypadku no nie jest to absolutnie kwestia pamięci, po prostu nie wiem. Wiesz co, czytałam niedawno nawet bardzo ciekawe badania właśnie na temat dysleksji, tej neurotypowości, że jeszcze 150 lat temu, 200, no to była bardzo pożądana neuroatypowość, ponieważ dyslektycy mają bardzo dobrą orientację przestrzenną. To są osoby, które pamiętały, którędy szły zwierzęta, pamiętały, których jagód nie jeść, które się nie gubiły w przestrzeni. Ja rzeczywiście, to znaczy jak mnie wystawisz za rogatki miasta, to ja nie wrócę, nawet jak będę stała obok, po prostu nie ma takiej opcji, ja natychmiast nie wiem, gdzie jestem.
ale w mieście zgubić mnie, no to życzę powodzenia, nie? No, ale jest to kosztem błędów ortograficznych, natomiast wiesz, no, ja osobiście wolę jechać na wakacje, się nie gubić i wiedzieć, które jagody mogę zeżreć, a które mnie zabiją, niż pisać bezbłędnie, bo na to sobie już znalazłam radę. Tak? No, w szkole było ciężko. W szkole rzeczywiście. Pamiętam na studiach, mówię teraz o historii, myśmy na szczęście rzadko mieli egzaminy pisemne, ale miałam taką bardzo dobrą koleżankę, Aniu pozdrawiam, jeśli słuchasz, oglądasz. Myśmy zresztą siedziały w ławce i w liceum, i na studiach. I na przykład jak był egzamin pisemny, to ja pisałam, bo się oczywiście obkułam jak się dało, a ona sprawdzała mi błędy i przepisywała. Idealnie. Zastanawiam się nad tą neurotypowością, bo mam taką historię, że szedłem kiedyś, pierwszy raz byliśmy na popijawie u koleżanki i żeśmy już po kilku głębszych szli po dolewkę na stację. Pierwszy raz byłem w tym mieszkaniu, nie? I doszliśmy na stację i tą samą drogą wróciłem do tego mieszkania. Jeszcze pamiętałem kod do klatki, a już byłem tak, już miałem trochę, nie? Może to sobie to kiedyś sprawdzę, a może sobie... Nie sprawdzę. My w każdym razie będziemy szli z pytaniami pewnie dalej. Wiesz, myślę, że warto sprawdzić, jeżeli jest ci to do czegoś potrzebne. U mnie to znaczy tak, o dysleksji już, wiesz, ja jestem rocznik 80, więc ja szkołę podstawową kończyłam w czasach, kiedy telefony miały kable, a w ogóle to mało kto je miał, nie? Jestem w ogóle pokolenie, kiedy w szkole dyslektyków uważali, no tak jak powiedziałaś, no debil, mógłby zacząć czytać te książki, to by się nauczył, nie? Jestem, że no, moja nauczycielka polskiego widziała, że ja czytam i piszę, co ciekawsze, więc ona już trochę podejrzewała, że może to jest dysleksja, że już gdzieś tam słyszeli, że coś takiego jest i zdiagnozowali mnie dopiero w liceum. Natomiast autyzm znacznie później już jako osobę dorosłą i też no jakby układa się to później w całość, ale czy jakoś jest to bardzo potrzebne? Może o tyle, że wiem skąd u mnie taka specyficzna sensoryka, to są zaburzenia sensoryczne, ale ja nie wiem dlaczego to się nazywa. Mi się zaburzenia kojarzą z czymś takim, wiesz, negatywnym bardzo, nie? Ja mam po prostu inną sensorykę niż większość ludzi, czyli na przykład słyszę śmieciarkę jak wjeżdża na osiedle, ale już przez telefon nie zawsze rozumiem co się do mnie mówi, nie? Ale to jest też coś, co mi na przykład akurat to ta sensoryka mi pomaga o tyle, że ta empatia, wrażliwość na przykład na uczucia innych ludzi też jest u mnie bardzo wysoka. Ten próg jest bardzo, wiesz, bardzo szybko wyłapuję, jakby nie rozumiem aluzji. W ogóle jakieś takie, śmiałam się, nawet kiedyś chyba odpisałeś mi na grupie, jak było pytanie o najdziwniejsze zlecenie, ja pisałam, że ktoś kiedyś chciał, żebym pisała poradnik, jak uwodzić kobietę, nie? Więc no na tyle jakby ten cały obszar relacji damsko-męskich to jest w ogóle dla mnie czarna magia, ja nie rozumiem tych aluzji, to jest w ogóle dla mnie wszystko absurdalne, do mnie trzeba mówić wprost, a nie strzelać jakimś, jak mnie zapraszasz na oglądanie znaczków, to ja idę oglądać znaczki, koniec, kropka, nie? Więc jakby nie rozumiem, tak, jak nie ma znaczków, a jest wino, to ja jestem po prostu rozczarowana i czuję się oszukana. Zdarzały mi się takie sytuacje, więc wiesz o co chodzi, nie? I to jest takie dziwne, że ja na przykład nie rozumiem takich aluzji. Właśnie jak ktoś mnie zapyta, co o tym myślisz, to ja teraz już wiem, że to jest pytanie pułapka, ale przez całe lata odpowiadałam, co myślę i tak sobie sporo wrogów narobiłam. Bo jak ktoś pyta, jak się czujesz, to ja jak debilka mówię, jak się czuję, a przecież to jest pytanie, które nic nie wnosi do rozmowy. Natomiast jeśli chodzi o emocje, o tą sferę emocjonalną, no to mam ją bardzo wyczuloną i to też pomaga, no bo jednak emocje w sprzedaży są, w ogóle w kontaktach są bardzo ważne, nie? Więc wiesz, no gdzieś coś tracę, ale zyskuję w innych obszarach, więc absolutnie nie ma się czym martwić, myślę. W moim przypadku. Spoko, już padło najdziwniejsze zlecenie, to teraz pytanie o najtrudniejsze merytorycznie zlecenie, takie co się upłuciłaś przy nim, mordowałaś i nie chcesz więcej. Wiesz co, nie wiem czy nie chcę więcej, jeśli chodzi o merytorycznie, bo to, że ja się przy czymś namęczę, napłucę i narzucam brzydkimi wyrazami,
To nie znaczy, że ja nie będę chciała więcej, bo jeśli temat jest ciekawy, no to ja, tak jak mówiłam, jak się w coś wciągnę, to na 100%, nie? Ale najtrudniejszy merytorycznie to chyba artykuł o Dharamsali. I to był taki potężny artykuł. I okazało się, ja w ogóle sobie jakby sama, znaczy w cudzysłowie, że sama sobie wymyśliłam, że będę o tym pisać, bo to pisałam oczywiście dla klientki. To był tam jeden z wielu takich, to akurat firma podróżnicza, więc jeden z wielu artykułów na temat miejsc, które gdzieś tam można z nimi odwiedzić. No i okazało się, że wcale nie jest prosto napisać artykuł o tym miejscu, wcale nie ma wielu informacji w internecie, też na stronach anglojęzycznych. I nie mówię tu już, to znaczy też mówię o samym mieście, bo miasto mogłam sobie obejrzeć, wiadomo, i ze zdjęć, które oni przywieźli, i z Google Maps, ale już na przykład o państwowości, o Dalai Lamie, o tych wszystkich tybetańskich, nie wiem jak to nazwać, akcentach, tego co się dzieje społecznie i politycznie, to już było bardzo ciężko. Bardzo ciężko było znaleźć informacje. To się namordowałam przy tym. Ale myślę, że artykuł wyszedł fajny i na pewno było warto. Było to przynajmniej dla mnie bardzo ciekawe, nie? No tak, te zlecenia zawsze rozwijają, ale nic tak nie rozwija jak klienci. I kolejne moje ulubione pytanie o najgorszego klienta, takiego co wiesz. Cieszę się, że ta współpraca się już zakończyła. Z piekła rodem. Tak, ja wiesz, wiadomo, no, klienci trudniejsi się trafiają, ale taką naprawdę klientkę z piekła rodem to miałam raz. No nie będę upubliczniać, wiadomo, danych. Raz, że ja w ogóle nie upubliczniam danych klientów, tak sobie przyjęłam i tak jak ci mówiłam, to ma krótkie nogi, bo przez to też nie biorę poleceń. Ale raz trafiłam na klientkę, która w ogóle przyszła do mnie, ponieważ współpracowałam z wirtualną asystentką, właściwie współpracujemy jeszcze raz na jakiś czas, tylko już rzadziej. I to była jej klientka, która po prostu przyszła na zapalenie pęcherza, że ma kampanię sprzedażową, nie wiem, za 3 czy 4 dni i potrzebuje redakcji tam chyba 3 newsletterów. Ja akurat bardzo lubię pisać newslettery, to jest chyba to, co ja najbardziej lubię pisać, więc wiesz... Wyceniłam, czy tam chyba jeden był do napisania, a 3 do zredagowania, już nie pamiętam, to już jakiś czas temu było. Myślę sobie, no dobra, no co tam, co mi szkodzi, nie? Też bardziej ze względu na tą wirtualną asystentkę. W praktyce w ogóle okazało się, że to jest ileś tam newsletterów tak naprawdę do napisania. Dostałam w ogóle totalnie nieaktualne dane do tych newsletterów, więc... Wszystko, co napisałam, było no, z dupy po prostu. No, więc usłyszałam, że jestem nierzetelna i po prostu wrzucam informacje nie wiadomo skąd. Ja też nie wiem, po prostu sobie wyśniłam pewne rzeczy. Ale no i hitem jakby, no bo oczywiście klientka w ogóle obraziła się za to, że to teraz wchodzi ta moja dyplomacja, nie? Moja magiczna dyplomacja, której się ciągle uczę, na pytanie, co o tym myślisz, no ja jak debilka po prostu powiedziałam, co myślę, co bym zmieniła, co moim zdaniem nie styka, gdzie mi się ta komunikacja nie podoba, ja po prostu nie, ja się staram naprawdę mówić takie rzeczy łagodnie, ale wiesz, no jak ktoś jest wrażliwy, to moja łagodność tutaj absolutnie, nie, generalnie ja bardzo chciałabym zniechęcić wszystkie osoby zainteresowane współpracą ze mną, które są wrażliwe i które lubią słuchać tylko komplementów. Naprawdę nie idźmy w to, po prostu nikt nie będzie zadowolony, nie? No więc już byłam stracona na dzień dobry, że ja po prostu jestem taka, wiesz, no nasłuchałam się strasznych rzeczy na swój temat, że jestem nierzetelna, że w sumie researchu to żadnego na pewno nie zrobiłam, mówię, 3 dni przed kampanią, nie? Że maile są straszne i ona tych maili nie chce. Zapisałam się na newsletter, poszły, nie? Że i to mi się najbardziej podobało. Ten argument przeważył po prostu, jakby już po prostu, że jestem, że nic z tego nie będzie, że ona jak mnie zatrudniała, to myślała, że jak będę, że ja będę jak copywriter Bartka Popiela. Pozdrawiam. Nie znam cię, chłopie, ale pozdrawiam. Nie wiem, co to oznacza, natomiast powiem ci, że teraz się z tego śmieję. No wtedy to po prostu mam tak, za przeproszeniem, wkurwiona, że masakra. No bo wiesz, no masz jakieś takie argumenty z dupy i tak naprawdę mi już bardzo zależało na współpracy z dziewczyną, z którą współpracowałam wcześniej już na tej klientce, to tam wiesz, już odpuściłam jakby temat.
Natomiast bardzo dużo mnie ta współpraca nauczyła. Nauczyła mnie przede wszystkim, że wiesz, nie bierze się sprzedażówki na zapalenie pęcherza, bo nie poznasz klienta na tyle, na ile powinieneś go poznać. Bardzo dopracowałam swoją umowę z klientami, bo ona też tam się, wiesz, dopatrzyła różnych ciekawych rzeczy, które rzeczywiście były niedopowiedziane w tej umowie. Więc ogólnie myślę, że no, nie wyszło źle, natomiast się nigdy więcej, po prostu straszne to było. Ciekawe, ciekawe, bo ja mam przyjemność znać copywritera Bartka Popiela i on właściwie będziemy rozmawiać w piątek. Nie wiem, czy nadal pisze dla Bartka, ale ja nie wierzę, że Paweł wziąłby coś na zapalenie pęcherza. Paweł, wiesz, ja już też nie. Dałby brief, umówił się na spotkanie i ktoś by mu powiedział, no dobra, za 4 dni ja chcę mieć komplet maili, to no, chyba nie. No powiem ci, wiesz, to już jakiś czas temu było, ja na pewno, myślę, że ty też i myślę, że większość z nas, uczymy się na takich sytuacjach, prawda? No bo czasem trzeba dostać tak po prostu po dupie, żeby sobie właśnie dojść do tego wniosku, że sorry, ale no nie da się w tym tempie. Wiesz, nawet gdyby to rzeczywiście była tylko redakcja, to też już bym w to nie poszła, absolutnie. Nie ma takiej opcji, nie? No ale wiesz... Przyjąłem ostatnio taką praktykę, że jak ktoś chce na zapalenie pęcherza, ale to też musi być z dotychczasowych klientów, obcych nie biorę, to albo daję cenę zaporową, albo mówię, że za pośpiech będzie drożej. A to jak drożej, to ja nie chcę. No, też tak zaczęłam robić, że w cenniku, dla stałych klientów w cenniku jest wyższa stawka na zapalenie pęcherza po prostu, nie? No bo wiesz, no, to jest mój czas po godzinach. Po prostu, no co tu dużo mówić, jeżeli coś jest na wczoraj, no to ja muszę poświęcić albo weekend, albo jakieś popołudnie, żeby to zrobić. No, no w zasadzie czemu? Tym bardziej, że często to wcale nie są rzeczy, które są takie super pilne, bo robisz coś, co jest super mega pilne, a później widzisz, że publikacja jest przełożona. No to pilne czy nie pilne? A poza tym wiesz, jeszcze to jest też takie, teraz ja już wiem, bo już jestem kobietą po przejściach, nie? Jeżeli ktoś przychodzi do ciebie po maile 3 dni, czy może 4, już nie pamiętam, przed kampanią, to się nie ma prawa udać po prostu, no bo serio, maile, kampanię sprzedażową robisz mailingiem i maile robisz 4 dni przed? To się nie ma prawa udać po prostu, nie. I, no ale potrzebowałam takiego doświadczenia, nie? No to co? Następne pytanie. Co ci dało największego boosta w karierze? Co było takim game changerem? Wiesz co, w ogóle coś, co nie jest związane z moją pracą. Czyli przy pierwszym zwątpieniu, a pierwsze zwątpienie w pracę na swoim przyszło dosyć szybko, bo ja otworzyłam działalność i miesiąc później miałam COVID, który przeszłam bardzo ciężko, a jak tylko z niego wyszłam, to się totalnie rozłożyłam na nerki i przechodziłam to też bardzo ciężko, więc mój pierwszy rok pracy to było głównie choroby i pomyślałam sobie, pieprzyć to, wracam na etat. No bo wiesz, no jak jesteś na działalności i masz ograniczone możliwości pracy, no to robi się niefajnie, nie? Ale pomyślałam sobie, że kurczę, ale mój mąż za chwilę pójdzie na emeryturę, wiesz o co chodzi, i dostałam takiego kopa, myślę sobie, no jak to tak, ja będę chodzić na ten etat, a on tak będzie siedział w domu, a przecież myśmy wcześniej pracowali razem, moglibyśmy zrobić razem coś fajnego, moglibyśmy sobie ten czas, wiesz, podzielić tak, że tak jak słyszałam niedawno, Paweł Tkaczyk mówił, że weekend jest wtedy, kiedy ja mówię, że jest weekend, nie? Czyli totalnie uniezależnić się, ja nie mówię oczywiście, że wiesz, teraz całe moje życie to będą wakacje, bo tak absolutnie, jak ktoś myśli, że tak wygląda praca na swoim, to tak nie wygląda, ale że mieć taką elastyczność, że mogę naprawdę teraz, bo mój mąż już jest od 2 tygodni, nie, od tygodnia na emeryturze, 2 tygodni, że naprawdę możemy teraz dostosować swoje życie zawodowe i życie prywatne po prostu do tego, co nam pasuje, i to mi dało takiego kopa, że nie, że ja jednak spróbuję, że ja jednak powalczę, że to jest jakiś plan, który ja chcę zrealizować, nie, więc no zdecydowanie to najbardziej. Przedostatnie pytanie, jakbyś mogła dać jedną jedyną radę
początkującym copywriterem, to co by to było? Żeby sobie zrobili plan, a najlepiej, żeby to był plan biznesu. I ja nie mówię o jakimś planie biznesu na 40 stron z tabelkami w Excelu i co tam jeszcze. Wystarczy zrobić sobie plan na jednej kartce, przynajmniej na ten jeden rok, żeby to nie było tak, że wchodzisz, wiesz, w zawód copywritera, bo jest taki fajny i taki łatwy i miałeś tę piątkę w szkole, nie? I kompletnie nie wiesz, co chcesz ze sobą zrobić. Tylko żeby się na początku zastanowić, gdzie cię ten copywriting ma zaprowadzić i którą drogą chciałbyś tam dojść, bo jak masz plan, jak mierzysz później to, co robisz, to jesteś w stanie tak naprawdę sobie ten plan korygować, weryfikować, zastanowić się, czy to jest w ogóle dla ciebie, czy nie. Więc zróbcie sobie plan działania. Myśląc o pieniądzach. Nie no, teraz już mam plan, ale kiedyś nie miałem i jest coś takiego, że siadasz w poniedziałek do pracy i myślisz, kuźwa, co ja mam tak właściwie robić? No i tracisz czas. Nic nie robisz, tak? I tracisz czas. Dokładnie. Ela, dobra rozmowa wyszła, fajna, podobało mi się. Jak stres? Wiesz co, stres mnie puścił już jak cię zobaczyłam, więc ja mówiłam ci, że ja się strasznie się stresuję zanim dojdzie do rozmowy. Bardzo się stresuję, jak nie wiem o czym do końca będę rozmawiać, że fajnie, że wysyłasz wcześniej jakiś taki, wiesz, mniej więcej, żeby człowiek wiedział. Ale później mnie ten stres dosyć szybko zazwyczaj puszcza, nie? Zresztą po mnie stresu ponoć nie widać, więc... A poza tym jak się miło rozmawia, to też stres jest mniejszy. To komplement, jak wiesz. Szczeliłam aluzją, mało. Tak. Szczeliłam komplementem. Tak? Co tam? Uczysz się tych aluzji, tak? Czyli jak mówisz, że było miło, to było miło, tak? Że to komplement jest, nie? Żeby było wiadomo. Ale widzisz, mam potrzebę wytłumaczenia, żebyś wiedział, że to był komplement, nie, żebyś nie przegapił. Ja się uczę przyjmować komplementy, bo kiedyś miałem coś takiego, że jak ktoś mi mówi, że jestem ładny, mądry, piękny i przystojny, to tak, pan kurwa ode mnie chce. To będzie zaraz chciał. Ja tak dalej mam, że jak się za bardzo te komplementy zaczynają sypać, to, ale po drugiej stronie tej tęczy zazwyczaj jest prośba, więc to wiesz, to nie jest, to jest takie uwarunkowane jednak doświadczeniem, nie? Że jak ktoś za dużo sypie komplementami, to zazwyczaj coś chce, niestety. No, ale naprawdę rozmowa była bardzo miła, więc jest to komplement szczery i nie jest go tak strasznie dużo. Wystarczy. Więc ja ci dziękuję i też uważam, że ta rozmowa była bardzo mięsna i fajnie. Ela, gdzie cię można znaleźć w internecie? Wiesz co, na razie można mnie znaleźć w sumie tylko na Instagramie, Markowska Ela. Mam nadzieję, że w lutym naprawdę już będę miała swoją stronę internetową, bo ją już robię bardzo mocno, a też wiąże się to z przebudową oferty. I też uwaga, będzie bardzo ambitna nazwa Markowska Ela. Wow, nie? Szaleństwo po prostu. Powiem ci, 3 lata myślałam nad tą nazwą. Była po drodze copywriterka Eko jeszcze, nie wiem czy pamiętasz, ale już jej nie ma i nie będzie. Eko, ale ona nie pisze, jak Eko o finansach, tak. Ekonomia. Tak się poznaliśmy, nie wiem czy pamiętasz, ale ja chciałem się zapytać, co to znaczy to Eko? Tak? Ale ja trochę o ekologii też pisałam, bo ja prywatnie, ekologia jest bliska memu sercu, natomiast no, zawodowo jednak ekonomia jest bliższa po prostu. To miało być bardzo sprytne, ale nie wyszło. Co zrobić? Super. Jeszcze raz dzięki za rozmowę i zobaczymy, może się jeszcze kiedyś uda spotkać na dogrywkę coś bardziej o finansach. Zostało nam pytanie o termostat finansowy, więc to zostaje na przyszłość. No, dokładnie. Dzięki wielkie za naprawdę super rozmowę i mam nadzieję, że owocną dla naszych słuchaczy czy słuchaczy Twojego podcastu.